Między faktą, teraz na płycie Policka rodzina, prezes na Polskiego Związku Piłkarzy, bo nas nie ma pomyka, bo jesteście prezydenta miasta, który ma szkoła, czy tak jak miasta, młodzieżynia, Karpińskiego. Witamy serdecznie wszystkich na sportowym otwarciu Areny Lublin i na jej godniejszymi to otwarcie stadionu na stali będzie pan Zbigniew Boniek, znakomity piłkarz i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, dzięki któremu mamy dzisiaj to wydarzenie sportowe. I pan Włodzimierz Skarbiński, minister Skarbu Państwa, reprezentujący rząd polski, bo ten rząd dał pieniądze na tym stadionie. Panie Zbigniewie. Dobry wieczór Państwu. Mój pierwszy mecz poważnej piłce, w piłce seniorskiej zagrałem w Lublinie. Przeciwko Motorowi Lublin, Zawisza Bydgoszcz, Nadzieja Gdańska. Pierwszy mecz na nowym stadionie w Lublinie powiedziałem panu prezydentowi, że zagra reprezentacja Polski i słowa dotrzymałem. Życzę wam wszystkiego najlepszego, mając nadzieję, że za 2, 3, 4 lata siedzę tutaj na inaugurację meczu Ekstraklasy, gdzie będzie się bardzo na Lublinie. Witamy Państwa serdecznie ze stadionu w Lublinie, gdzie już za niespełna 10 minut rozpocznie się inauguracja zmagań piłkarskich na stadionie stolicy Lubelszczyzny. Nowy obiekt budowany niespełna przez półtora roku. Koszt budowy wyniósł 155 milionów złotych. Teraz trwa właśnie część oficjalna, podczas której arcybiskup Stanisław Grudzik poświęcił ten obiekt. A zanim ten pierwszy piłkarski chrzest w wykonaniu reprezentacji do lat 20 nastąpi, reprezentacji Polski i reprezentacji Włoch, chciałbym jeszcze przedstawić mojego współkomentatora, rodowitego mieszkańca Lubina, Arkadiusza Onyszko. Witam Cię. Witam Państwa. I jeszcze od razu, póki mamy czas, zapraszam Państwa na wysłuchanie wywiadu przedmeczowego z trenerem reprezentacji Polski, Marcinem Dorną. Dostaję informację na ucho, że mamy jednak problemy techniczne z wywiadem, tak więc może przejdziemy od razu do składów, w jakich wystąpią dzisiaj obie reprezentacje. Zacznijmy od reprezentacji Polski. Z numerem 1 w bramce Krystian Rudnicki, z numerem 2 Jonathan Strauss, z czwórką Tomasz Kędziora, kapitan zespołu, z szóstką Alan Uriega, z siódemką Łukasz Wroński, z dziewiątką Mariusz Stępiński, z dziesiątką Piotr Zieliński, z numerem 11 Przemysław Frankowski, z czternastką Paweł Dawidowicz, z siedemnastką Dominik Sadzawicki i z numerem 19 Radosław Murawski. Na ławce rezerwowych Damian Podleśny, Rygacjan Chodoszkiewicz, Lukas Klemens, Damian Szymański, Bartłomiej Smuczyński, Adam Dźwigała, Sebastian Rudol, Hubert Matynia i Dariusz Formella. Trenerem reprezentacji jest oczywiście trener Marcin Dorna. I jeszcze reprezentacja Włoch. Iwan Provedel, dalej Valerio Nava, Antonio Pareca, Roberto Gagliardini, Francesco Vicari, Agostino Camigliano, Federico Mattiello, Leonardo Capezzi, Jacopo Manconi, Luca Garitano i Nicolo Fazzi. Na ostrych zakowych Golini, Pera, Soma, Ceccaroni, Grazi, Marzura, Ricci, Padovan, Rozzi, a teraz hymny reprezentacji Włoch. Thank you.
Drodzy Państwo, teraz Rzeczpospolitej Polskiej. Hymny obu drużyny już za nami, a jak tak zakładam, że ty jako wychowanek tutaj lubelskiego klubu Lublinianki, no na pewno oko ci się cieszy patrząc na ten obiekt. Nie no, w końcu doczekaliśmy się w Lublinie pięknego stadionu, naprawdę prezentuje się okazale. Wspaniała murawa, widać, że kibice też dopisali. Jeszcze przed wejściem tutaj na stadion widziałem, że wielu kibiców jeszcze czeka w kolejce do kas, ale naprawdę można tutaj przyklasnąć dla prezydenta miasta Lublin za to, że zdecydował się i za władzę Lublina za to, że zdecydowali się wybudować tak wspaniały, piękny stadion w mieście Lublin. No i tylko grasz na takim stadionie, on jest takim bardzo piłkarskim obiektem, trybuny blisko murawy, przypomina troszeczkę swoją architekturą obiekt Krakowi. No i miejmy nadzieję, że będzie również szczęśliwy dla reprezentacji Marcina Dorny, co właśnie ten obiekt przy ulicy Kałuży, gdzie z reguły rozgrywała swoje mecze kadra do lat 21 podczas meczów eliminacyjnych. Sędziami tego spotkania są pan Benjamin Hortus z Niemiec, a pomagają mu Kamil Wójcik i Andrzej Zbytniewski na liniach. Sędzią technicznym jest Mateusz Złotnicki. Dla ciebie, Arek, też nie jest to zupełnie obca reprezentacja, bo miałeś przyjemność pracować z tymi chłopakami, przynajmniej z częścią z nich jeszcze za kadencji trenera Marcina Sesala. Tak, zgadzam się. Było tu paru zawodników, którzy akurat w dzisiejszym meczu występują. No to tylko świadczy o tym, że jednak ta reprezentacja Marcina Sesala też miała jakiś sens i też wielu zawodników, którzy przez tę reprezentację przeszli, wybili się dalej. I widać, że ten tok treningu i tok selekcji udał się. Także możemy się cieszyć tylko i wyłącznie z tego, że jednak wybraliśmy dobrych zawodników, którzy teraz grają w podstawowym składzie w reprezentacji do lat 20. Po tych niefortunnie przegranych eliminacjach do Mistrzostw Europy do lat 21, gdzie ulegliśmy w ostatnim meczu z Grecją, trzon tej reprezentacji zmienił się kompletnie. Odpadły roczniki 92, 93. Teraz ta kadra jest oparta na zawodnikach z lat 94-95. Kapitanem jest Tomek Kędziora, ograny na naszych boiskach już ligowiec. Też w przypadku tych chłopaków z kadry 95 jest taka ogromna sinusoida w ich karierach, bowiem zaczęli bardzo dobrze od brązowego medalu na Mistrzostwach Europy do lat 17. Później te eliminacje, które mieliśmy tutaj w Polsce, no nie wyszły wam najlepiej wtedy. Nie, no zgadza się, ale też bierzmy pod uwagę to, że to są młodzi chłopcy, także tutaj jeżeli chodzi o formę, no to ciężko cokolwiek wyrokować. Ta forma raz zwyżkuje, raz idzie na dół, ale ja chciałbym podkreślić, że ogólnie jeszcze za moich czasów, tak również i w tych czasach, młodzieżowe reprezentacje Polski naprawdę nosiły ogromne sukcesy. Potem następował gdzieś, nie wiem, jakiś błąd, gdzieś ten przeskok do seniorskiej piłki, że wielu tych wspaniałych talentów, którzy grali w reprezentacjach 18, 19 czy 20 czy w olimpijskich, gdzieś ginęło. Tu jest problem. Musimy się w końcu zastanowić nad tym, jak tych młodych zawodników, którzy się wybijali w reprezentacjach młodzieżowych, wchłaniać do pierwszej reprezentacji, żeby po prostu grali tam jako podstawowi zawodnicy. Potencjał jest ogromny, naprawdę tylko wykorzystać to i to mądrze pokierować dalej. Dokładnie, zaczęliśmy już spotkanie. Nasi para środkowych obrońców, nowy duet w kadrze, czyli Paweł Dawidowski i Dominik Sadawicki. Paweł Dawidowicz z Benfiki Lizbona nominalnie gra oczywiście jako defensywny pomocnik, ale był już sprawdzany także w Lechii Gdańsk na tej pozycji, więc nie jest to dla niego kompletne nowum. Widzimy, że reprezentacja Włoch zaczęła mecz bardzo wysokim pressingiem. Także nie pozwala polskim obrońcom na to, żeby rozegrali piłkę między sobą, tylko chcą, żeby jak najszybciej piłka została zagrana długa w ich pole karne. Widzimy, strata jest teraz i reprezentacja Włoch będzie zaczynała atak pozycyjny. Dobra próba wprowadzenia do gry Tomasza Kędziorę, który bardzo ofensywnie tutaj zamienił się pozycjami z Przemysławem Frankowskim i Włosi spokojnie konstruują akcję.
No, pamiętajmy o tym, że to jest reprezentacja Włoch, także możemy się spodziewać bardzo dobrej gry obrony, jak również bardzo dobrego futbolu technicznego. To z tego słynie reprezentacja Włoch. Tak, Kamiliano teraz próbował zagrać długą piłkę do Skrzydłowego, jednak no, akcja spaliła na panewce. Zaczynamy od autu. Tomasz Kędziora do Mariusza Stępińskiego. Ten jest faulowany przez Kamiliano. Będzie pierwsza szansa dla reprezentacji Polski ze stałego fragmentu gry. Sędzia jeszcze przywołuje Kamiliano do siebie. Ładny gest ze strony Włocha, przeprosił naszego napastnika. Widzimy, mamy przykład, reprezentacja Włoch cofnęła się prawie że całą drużyną na linię 16 metrów. Będzie broniła dostępu swojej bramki i to typowo dla reprezentacji Włoch. No tak, wykonawcą tego starego fragmentu gry będzie piłkarz, którego Włosi dobrze znają. Piotr Zieliński, jemu dziesiątka na pewno nie ciąży, bo grał z tym numerem już w pierwszej reprezentacji. Zobaczmy, jak rozwiąże ten stały fragment gry Piotr Zieliński. Dośrodkowanie. Fantastyczne zamknięcie akcji. 1-0, proszę bardzo. Brawo, Państwa. Brawo, Polska. Mariusz Stępiński kapitalnie zamknął dośrodkowanie Piotra Zielińskiego. No, lepszego początku tego meczu nie mogliśmy sobie wymarzyć. Super wykonany stały fragment gry. Widać, że drużyna trenowała to zagranie na dalszy słupek. Wszyscy spodziewali się, że będzie grana piłka na bliższy. Niekryty w ogóle zawodnik reprezentacji Polski i nie pozostało nic innego, jak tylko skierować piłkę do bramki. Wspaniała akcja, wspaniały rozegrany stały fragment gry dla Polaków. Brawo. No, tak, widząc na powtórce, jak zachował się Mariusz Stępiński, widać, że nie ma w tym przypadku. On wybiegł za linii szesnastki, dokładnie wiedział, gdzie ta piłka będzie adresowana, no i w profesorski sposób wykończył tę akcję. Także od trzeciej minuty meczu Polacy prowadzą w meczu turnieju czterech narodów z Włochami 1-0. Mamy przykład, co znaczy stały fragment gry. Początek meczu, jeszcze może reprezentacja Włoch do końca nieskoncentrowana. Zaskoczyliśmy ich ze stałego fragmentu gry. Brawa dla reprezentacji. Zobaczymy teraz, jak taktycznie zareaguje reprezentacja Polski. Czy się cofniemy, czy może jednak będziemy starali się średnim bądź wysokim pressingiem podchodzić pod Włochów. Ale jednak, tak jak mówił Marcin Dorna przed meczem, jest to drużyna, która lubi utrzymywać się przy piłce. Także będą pewnie szukać swoich szans w ataku pozycyjnym. Teraz uwaga, Grzegorzni tam z dziewiątką Manconi i Jacopo. Tu troszeczkę było przypadków. Widać, że reprezentacja Polski stoi bardzo kompaktowo w obronie, bardzo blisko siebie. Nie pozwala zawodnikom Włoch rozgrywania piłki między sobą. Z siódemką próbował zabrać się z tą piłką lewym skrzydłem Łukasz Wygoński, ale niestety akcja została przerwana i będziemy mieli rzut za odwrót. Dobrze, Mariusz Stępiński teraz, ale jednak stracił piłkę. I kapitan drużyny Włoch, Vicari Francesco, rozpoczyna akcję. To jest bardzo agresywnie reprezentacja Polski zaczęła ten mecz. Widzimy, już odbierają piłkę na połowie przeciwników. Widać też, że Alan Uriga, swój defensywnego pomocnika, stara się podchodzić pod dwóch defensorów, bardzo, bardzo głęboko wspierać ich w rozegraniu tych akcji. Teraz jeszcze raz Vicari rozpoczyna akcję. Piłka adresowana do Gagitano. Włosi utrzymują się przy piłce. Jeszcze raz Vicari. I teraz przerzucenie ciężaru gry na lewą stronę, ale dobrze tutaj Przemysław Frankowski wybija piłkę. Widać, że sztab szkoleniowy reprezentacji Polski odrobił lekcję. Wie doskonale, jak reprezentacja Włoch gra. Dobrze, bardzo dobrze ustawiła jak na razie drużynę polską, także ja tutaj się spodziewam ciężkiej przeprawy na Włoch. No tak, jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, no to mamy tam tęgą głowę, bo jest Miłosz Stępiński. Jeżeli chodzi o analityków w Polsce, no to jest absolutna czołówka, także o rozpracowanie rywala powinniśmy być spokojni, zwłaszcza, że Polacy już grali mecz z tą reprezentacją. Wygraliśmy 3-1 w Bari. Włosi mówili oczywiście, że ten wynik był troszeczkę niezasłużony z ich punktu widzenia, gdyż to oni kontrolowali przebieg spotkania, a my ograniczaliśmy do kontrataków, ale oczywiście zwycięzców nikt nie powinien sądzić. Teraz Radosław Murawski ładnie próbował zagrać do Łukasza Wrońskiego, ale na nasze nieszczęście Włosi przejmują piłkę. Patrząc również na trenera bramkarzy, jest Józef Gmynarczyk, to spodziewam się, że jednak dzisiaj będziemy grali na zero. Tak jest. Teraz będzie aut dla reprezentacji Włoch z groźnej wysokości. Zobaczymy, jaki pomysł na rozegranie tej akcji mają przybysze z Półwyspu Apenińskiego. Widać, że starają się grać po koronce. Te wszystkie ataki zaczynają się od Vicariego, kapitana drużyny środkowego obrońcy. Sporo kontaktów z piłką, myślę, że najwięcej na razie w zespole włoskim. Teraz akcja, ale ładnie ją tutaj przerywamy. I Przemysław Frankowski z Mariuszem Stępińskim wyprowadzają atak. Przemysław Frankowski, no ma ten chłopak niesamowite gazicho.
Dalej kontrolujemy piłkę. Piotr Zieliński. Prosto padło zagranie do Łukasza Wrońskiego. Kapitalna piłka, ale niestety oznaczony numerem 2 Valerio Nava skutecznie interweniuje i będziemy mieli tylko rzut z autu. Świetne zagranie, świetna piłka prosto padła Piotra Zielińskiego. Szkoda, że nasz zawodnik wcześniej się nie zorientował i jeszcze bardziej do tej piłki nie wystartował i nie wziął ją przed zawodnikiem Włoch. Mamy zrzut autu, piłkę wybija Vicari, najaktywniejszy w drużynie Italii. Jest tam jeszcze Jonathan Strauss z Łukaszem Brońskim. Łukasz Broński przedziera się, bardzo ładne podanie do Stępińskiego, no ale tutaj pewnie wychodzi do piłki Iwan Provedel. Ale cały czas prowadzimy grę, widać, że zawodnicy nie boją się zagrać prostopadłego podania na wolne pole. Na razie nam to na 100% nie wychodzi, ale widzę, że zawodnicy cały czas starają się, także czekamy tylko na efekty tego. Tak, myślę, że kibice, którzy przyszli tutaj dzisiaj na ten mecz zobaczyć nie tylko stadion, ale i kawał dobrego widowiska, mogą być na razie ukontentowani poziomem tych zawodów i przede wszystkim grą biało-czerwonych, bo naprawdę wygląda to obiecująco w tych pierwszych 8 minutach. Bardzo blisko formacja obrony i pomocy. Włosi nie mają gdzie zagrać piłki, nie mogą rozegrać piłki między formacjami, także widać, że tutaj, jeżeli chodzi o założenia taktyczne, są wykonywane w 100% na ten teraz. Kolejny bardzo podobny schemat, czyli zagranie środkowych obrońców do lewego obrońcy Bareki, który traci piłkę i mamy okazję do kontrataku. Piotr Zieliński bardzo ładnie zabrał się z tą piłką. Piotr Zieliński, no jemu ta futbolówka przy nodze nie przeszkadza absolutnie. I będziemy mieli rzut wolny dla Włochów, jednak naruszył tutaj przepisy pomocnik Empoli. Tutaj Piotra troszeczkę poniosło, bo już jeden, drugi zwód, trzeba było oddać piłkę, ale jeszcze chciał nawinąć zawodnika Włoch. Niestety to daleko odskoczyło, no i ratował się już faulem. No tak, no to jest zawodnik z kategorii tych, którzy tą manianę w nogach, jak to się mówi, mają na wysokim poziomie. Widać, że jest bardzo dobrze wyszkolony technicznie. Tak jest, i w ataku reprezentacja Włoch, ale szybko przerywamy tę akcję. Paweł Dawidowicz skutecznie wybijał piłkę i był przy okazji faulowany. Zaczynamy podaniem do Alana Origi, który znowu nisko schodzi między stoperów. Piłka wędruje do Mariusza Stępińskiego i niestety tutaj nieporozumienie z Przemysławem Frankowskim. Provedel. To jest takie brzmiące troszeczkę czeskie nazwisko, troszeczkę, prawda? Troszeczkę tak. Jest to w ogóle piłkarz Perugii, na razie lidera Serie B. Spisuje się tam całkiem obiecująco. Dobry bramkarz. No ogólnie Włosi słyną z tego, że mają bardzo dobry bramkarze i wychowali wielu wspaniałych. No tak, podobnie jak w kadrze U19 jest tam Skufet, ale teraz uwaga, groźna akcja Włochów, oznaczony numerem 9, Jacopo Manconi. Ten bliski pokonania Krystiana Rudnickiego, ale z tego co widzimy, rozpoczniemy tę akcję od bramki. Ale tu akurat niepotrzebne wyjście bramkarza. Widać, że zawahał się i stanął w pół dystansie. Albo idziemy, albo stoimy. No tutaj tak. Jeszcze widzimy, że obrońca blokował piłkę po to, żeby bramkarz mimo wszystko jeszcze wyszedł. To są bardzo groźne sytuacje, bo tak jak widzieliśmy przed chwilą, zawodnik Włoch wychodził za pleców, mógł dziubnąć piłkę do bramki, by było nieporozumienie między obrońcą a bramkarzem. Także myślę, że tutaj bramkarz polski mógł się zachować troszeczkę lepiej. Krystian Rudnicki mógł się w tej sytuacji zachować lepiej. To jest chłopak, który zanotował bardzo udany początek sezonu. Na razie 11 meczów w MKS Kluczbork i aż 6 czystych kąt. To jest dosyć imponujący wynik jak na bramkarza, mimo że poziom jest taki jest, bo to druga liga. Jest wypożyczony zawodnik z Pogoni Szczecin. Wiem, że miał przyjechać do siebie na testy. Tak naprawdę to był w styczniu na naszym obozie zimowym w Rybniku. Bardzo dobrze się prezentował, ja byłem na tak, trener również, ale nie wiem, po rozmowie widocznie z menadżerem i z władzami klubu Pogoń Szczecin przyjął inną opcję, no ale myślę, że zawsze do takiego dobrego bramkarza jest otwarta droga, jeżeli chodzi o mój klub. A widzimy, no, bronić 6 meczów do zera, to nie jest przypadek mimo wszystko, także to wielkie słowa uznania dla Krystiana. No tak, Krystian Rudnicki to jest chłopak, który zdobywał mistrzostwo Polski juniorów młodszych w 2011 roku z drużyną Chemika Police. Z tamtej ekipy większość zawodników powędrowała później do Pogoni Szczecin, ale jednak mało, który praktycznie żaden nie przebił się do pierwszego składu. Krystian jest na razie z klubu ze Szczecina tylko wypożyczony do Kluczborka. Zobaczymy, czy po powrocie będzie miał szansę podjąć rękawice z Radosławem Janukiewiczem. Włosi, znowu piłka do Bareki. Bareka, ale na raz tutaj nie poszedł Przemysław Frankowski i rozpoczną od rzutu z autu.
Widzimy, Włosi, jeżeli chodzi o wszystkie stałe fragmenty gry, nie grają długiej piłki w pole karne, tylko bardzo krótko rozgrywają, także chcą mieć tą piłkę przy nodze, cały czas rozgrywać dużo, utrzymywać się przy piłce, także to typowo dla piłki włoskiej. Kolejny atak Włochów zostaje powstrzymany. Paweł Dawidowicz do Alana Urygi. Frankowski. Frankowski, było zagranie ręką, ale sędzia pokazuje grać dalej. Alan Uryga. Uryga tutaj zrobił kółeczko w środku pola i zagrywa na lewą stronę do Strausa. Łukasz Wroński. Wroński podciągnął lewym skrzydłem w indywidualnym pojedynku z Matiello. Wroński kapitalnie sobie radzi tutaj na tym lewej stronie boiska. Zagranie do Stępińskiego. No i niewiele brakowało, a Mariusz Stępiński, piłkarz Wisły Kraków, mógł pokusić się o drugie trafienie w tym meczu. No, forma Stępińskiego w kadrze może imponować. Nie, no, tu przede wszystkim wielkie brawa dla Łukasza Wrońskiego. Wspaniała akcja, która nawinął raz, drugi raz zawodnika Włoch. Jakby ktoś tutaj siedział na trybunach i gralibyśmy w innych koszulkach, to by pomyślał, że to Włosi są właśnie. No zdecydowanie. Mariusz Stępiński bardzo dobrze pokazał się również w tych pierwszych meczach turnieju czterech narodów. Warto nadmienić, że po tych dwóch spotkaniach ze Szwajcarią, w którym zremisowaliśmy 0-0 i z Włochami wygranym 3-1, jesteśmy na pierwszym miejscu w grupie. Mamy nadzieję, że taki stan rzeczy utrzyma się również po tym spotkaniu i Mariusz Stępiński wyglądał w nich najlepiej z drużyny z biało-czerwonych, zwłaszcza w spotkaniu z Szwajcarem. Imponował swoją szybkością, przygotowaniem fizycznym, pomimo tego, że w Nürnbergi był już wówczas na wylocie. Teraz zameldował się Wiśle Kraków u Franciszka Smudy, no i wierzymy, że ta jego forma będzie rosła. Teraz Włosi próbują lewym skrzydłem się przedrzeć, znowu Bareka. Widzieliśmy, Włosi nie radzą sobie z prawej strony, to zmienili ciężar gry na lewą. Także widać, że zawodnicy Włoch mają naprawdę ciężkie jak na tą minutę życie. Nie mogą, nic im nie wychodzi, w ogóle nie mają żadnego pomysłu na to. Aktywny Luca Garitano, oznaczony numerem 10, to jest taka mała pchła, jak to mi mówił ekspert Ligi Włoskiej Maciej Zieliński. Piłkarz, który dostawał swoje szanse już w pierwszej drużynie Intero Mediolan, obecnie jest na wypożyczeniu w Cezenie. Czekamy, aż ten chłopak pokaże pełnię swoich umiejętności. Może niekoniecznie strzeli nam gola, ale chociaż jakieś takie piłkarskie fajerwerki, które tutaj ucieszą publikę, na pewno by się przydały. Tomasz Kędziora. Kędziora zagrywa do Frankowskiego. Stępiński znowu próbuje zagrania na jeden kontakt z Zielińskim. I mamy faul. Nie było faulu, to jest gra kontaktowa. Pierwsza była wybita piłka. Ale też pamiętajmy o tym, że Włosi słyną z tego, że lubią ugryźć, uszczypać. Gdzieś jak my to mówimy w naszym żargonie, przyaktorzyć. No tak. Także musimy być czujni na takie rzeczy. Tak, zdecydowanie lubią grać na pograniczu faulu, lubią taki piłkarski trash-talk. I teraz sędzia jednak nie odbiza faulu i urywał się z numerem 11 Nicolo Fazzi, ale znowu dobrze interweniuje Tomasz Kędziora. Capezzi długie, teraz zagranie na prawe skrzydło. I po raz kolejny radzimy sobie z tą akcją. Na razie te akcje są dla nas bardzo czytelne, nie mamy problemów z grą defensywną. Zobaczymy teraz, jak będzie wyglądała ta faza przejścia z obrony do ataku. No to akurat był problem, bo zbyt mało zawodników polskich było w tej akcji ofensywnej. Nawet jakby polski zawodnik minął zawodnika włoskiego, to nawet nie ma gdzie tej piłki podać do przodu. Tak, jest fair play ze strony Włochów, wybijają piłkę poza boisko, a na murawie leży Łukasz Wroński, który ucierpiał w tym starciu przy lewej, przy bocznej linii boiska. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego. Pomoc medyczna już biega na murawę stadionu. Nie wiem, czy tam gdzieś może kolano mu się nie podwinęło. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Dokładnie, trzyma się tutaj na wysokości kolana. A, to może zbite tylko. Łukasz Wroński będzie musiał zejść poza linię boiska. Ale widzimy, 15 minut wspaniałej gry ze strony reprezentacji Polski. Naprawdę Włosi nie mogą sobie poradzić z blokiem defensywnym Polaków. Nie mają na te pierwsze 15 minut żadnego pomysłu. Gdzieś wszystkie akcje przerywamy w zarodku. Także na tą chwilę naprawdę możemy być dumni, zadowoleni z postawy polskich reprezentantów. No tak, Łukasz Wroński jest już poza linią boczną. Przez chwilę będziemy grali w dziesiątkę.
Na razie jednak oczywiście, tak jak widzimy, reprezentacja Włoch nie jest w stanie zaskoczyć podopiecznych trenera Marcina Dorny. Z autu zaczyna Przemysław Frankowski i oddajemy piłkę bramkarzowi reprezentacji Włoch Provedelowi. Mi się też wydaje, że takie były założenia taktyczne, że pierwsze 15 minut siadamy na reprezentację Włoch i nie dajemy im rozgrywać w ogóle piłki. No akurat nadarzył się stały fragment gry, gdzie wykonany perfekcyjnie i prowadzimy 1-0. I ponownie udało się nam odebrać bardzo wysoko piłkę i będziemy mieli kolejny stały fragment gry po tym, jak Leonardo Capezzi sfaulował Mariusza Stępińskiego. Piłkę w rękach ma już etatowy wykonawca rzutów wolnych w naszej reprezentacji. Pierwszy wszystko Piotr Zieliński. On tę nogę ma bardzo dobrze ułożoną, także możemy spodziewać się kolejnego schematu być może w wykonaniu biało-czerwonych, bo myślę, że te stałe fragmenty gry z różnych sektorów boiska mamy dobrze opanowane. Zobaczymy, na razie Piotr Zieliński nie podnosi żadnej z rąk, to także najprawdopodobniej ten sam schemat co pierwszym razem. Uwaga, zobaczmy, Piotr Zieliński dośrodkowanie w pole karne, prowadzony z problemami i tam jest Stępiński i wybijają z linii bramkowej piłkarze Włoch. Jeszcze raz Zieliński. Fantastycznie się zabrał z tą piłką, ale no niestety jeszcze jest jedna okazja i uwaga teraz na kontrę. Mamy jednak opanowaną futbolówkę, chociaż teraz błąd zawodnika reprezentacji Polski Przemysława Frankowskiego, ale dobrze wysoko wyszedł Krystian Rudnicki. Widzieliśmy, bramkarz Provedel bardzo źle piąstkował, ale już polska reprezentacja była blisko na drugą piłkę, zaatakowała bardzo agresywnie, odebrała drugą piłkę, była możliwość strzelenia od razu na bramkę. Tak, i teraz Stępiński poszukał Wrońskiego. Wroński kapitalnie szukał okazji do strzelenia gola, no ale zabrakło w tym przypadku troszeczkę celności. No szkoda, dobry fragment gry, naprawdę w wykonaniu biało-czerwonych możemy być dumni z występu w tych pierwszych 18 minutach. Biało-czerwonych, Włosi kompletnie stłamszeni, na razie nie mają, nie widać przynajmniej tego pomysłu na grę i wykonaniu. Teraz błąd techniczny Sadzawickiego, ale na szczęście bez konsekwencji od bramki Krystian Rudnicki. Widzę, że Krystian czasami nie wie, czy wyjść do piłki, czy stać. Myślę, że tam brakuje mu takiej jeszcze pewności siebie, takiego podjęcia decyzji, że wychodzę. No tak, ten piłkarz nie jest jeszcze tak ograny w piłce seniorskiej, dopiero wiadomo, tak jak mówiłem, 11 meczów w Kluczborku, pewnie z każdym meczem jednak jego talent będzie kwitnył i tutaj mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli z niego dużo pociechy, aczkolwiek w tym rzemieście bramkarskim no to jest niezwykle ważna kwestia, żeby dawać tę pewność defensywie swoimi interwencjami. Zgadza się. Teraz Frankowski próbował się przedrzeć prawym skrzydłem, ale no niestety Włosi przejmują piłkę. Kamiliano do Wikariego. Wróciliśmy do średniego pressingu. Tak, jest teraz próba długiej piłki, no nie mają pomysłu na atak pozycyjny, więc starają się długimi podaniami minąć naszą drugą linię Włosi. To jak na razie również nie przynosi skutku. Mi się wydaje, że większa koncentracja powinna być, jeżeli chodzi o Krystiana Rudnickiego. Naprawdę teraz można było krzyknąć, można było pokazać, na którą nogę zagrać piłkę, można było ją lepiej wybić. Także myślę, że koncentracja musi być zdecydowanie lepsza. Tu widzieliśmy jeszcze na powtórce znakomitą sytuację Mariusza Stępińskiego, napastnik Wisły Kraków. No widać, że ta piłka go szuka w polu karnym, a tutaj Krystian Rudnicki nie zdążył z interwencją i będziemy mieli rzut rożny dla drużyny Włoch. No musimy również my jako Polacy bardzo uważać na stałe fragmenty gry w wykonaniu Włoch, bo pamiętajmy o tym, że oni też bardzo dobrze je wykonują. Do piłki podchodzi Leonardo Capezzi, tutaj zamieszanie w polu karnym Rudnicki. Nie było faulu, nie było absolutnie się, ale faulu. Sędzia nie gwizdnął jednak faulu, wydawało się, że był gwizdek, ale to jednak być może ktoś z trybun. Uwaga, jeszcze jedno dośrodkowanie, wybijamy piłkę. Sadzawicki, ale dalej nie potrafimy przyjąć futbolówki na dłużej. Z ósemką Capezzi. Piłkę wycofał do Wikariego. Wikari znowu z Capezzi. I Włosi spokojnie będą konstruować akcję. Nawa. Kamiliano podholował z futbolówką i próba długiego zagrania, które po raz kolejny jest niecelne i w łatwy sposób Włosi tracą futbolówkę. Rozpocznie od bramki Krystian Rudnicki. No nie widać naprawdę tego pomysłu na grę w wykonaniu reprezentacji Włoch. Nie wiem czego się po nich spodziewać w kolejnych minutach, bo na razie nie wygląda to najlepiej, ale to już oczywiście nie nasz problem. Dokładnie, oni po prostu grają tak, jak na ile my Polacy pozwalamy, a widać, że
polska drużyna jest bardzo dobrze ustawiona taktycznie. Jak na razie nie ma jakichś wielkich odległości między formacjami. Szybko wracają po stracie piłki na własną połowę. Także na pewno Włochom nie będzie łatwo w tym meczu. Teraz uwaga, znakomita sytuacja. Łukasz Broński i bardzo pewny interweniuje Iwan Provedel. No tutaj strzał jednak był łatwy do wyłapania w środek bramki. Ale brawa za tą akcję, brawa dla Przemysława Frankowskiego, który po raz kolejny ładnie strzedł ze skrzydła do środka pola i znalazł Wrońskiego. Kolejna niezła akcja w wykonaniu biało-czerwonych. Teraz Włosi wyżej podeszli pod nasz zespół i odebrali nam piłkę, a przy okazji mają rzut wolny. Już zaczęli. Widzieliśmy Łukasz Wroński bardzo aktywny w dzisiejszym meczu. Co prawda strzał był w środek bramki, ale pamiętajmy zawsze, że za każdym razem jak piłka leci w bramkę, bramkarz coś z tą piłką musi zrobić. Już różnego rodzaju błędy się zdarzały, także każdy strzał na bramkę musi być obroniony. No tak, Iwan Provedel może nie jest Gigi Buffonem, ale z pewnością taki strzał nie mógł go zaskoczyć, ale warto próbować, warto strzelać z dystansu, bo to zawsze rodzi zagrożenie pod bramką rywali. 22 minuta meczu, prowadzimy 1-0 z drużyną Włoch, to jest dla nas na razie ta najlepsza, najważniejsza informacja. Włosi w kolejnym ataku. Od autu rozpocznie Valerio Nava. Vicari. Długi przerzut do Baregi. Teraz bardzo pewnie Dominik Sadzawicki głową zagrywa do Krystiana Rudnickiego i zaczynamy kolejną akcję. Paweł Dawidowicz. Murawski. Od razu wysoko atakowany przez pomocników. To jest bardzo niebezpieczna piłka. Nie gra się takiej piłki jak nasza zawodnika na plecach. Sadzawicki. Już między obrońców wszedł Alan Uryga. Długa piłka do Mariusza Stępińskiego, ale Włosi skutecznie tutaj przegrywają naszą akcję. Bareka. Długa piłka. No nie jest to najładniejszy futbol, ale być może będzie teraz skuteczny. Niestety dla Włochów sędzia liniowy zasygnalizował spalonego. Sędzia, powiem szczerze, że długo zwlekał z tym podniesieniem tej chorągiewki. No taka była sytuacja na pograniczu. Nie wiem, czy zobaczymy tę sytuację na powtórce. Ale rzeczywiście ten... Ja nie miałem pewności z naszej wysokości, ze stanowiska komentatorskiego, czy ten spalony był, czy nie, ale to już nie nasza sprawa. Teraz fantastyczne podanie Zielińskiego do Wrońskiego, ale ładny ślisk Valerio Navy przerywa naszą akcję. Widać, że Piotr Zieliński jest to zawodnik klasowy. Widać, że tylko dostaje piłkę, zaraz szuka prostopadłej piłki do Łukasza, także naprawdę świetnie to wygląda. Tak, ta piłka dobrze się czuje też w jego towarzystwie. Widać, że on umie się z nią obchodzić w należyty sposób. Tak z dużą gracją się też porusza Piotr Zieliński. Widać u niego taką wysoką kulturę gry. To jak się porusza po boisku nawet, to jednak jest... To widać, że to jest troszeczkę inna piłka. Z taką lekkością, aż miło patrzeć na to. Tak jest, teraz Radosław Murawski. Murawski tutaj w środku pola jest Frankowski. Frankowski spróbował uderzyć z prawej nogi, no ale niestety bardzo, bardzo niecennie. Przemysław Frankowski od razu próbował powrócić na pozycję, ale Włosi nie rozpoczęli zbyt szybko tego ataku. Provedel pokazuje, że będzie zagrywał długą piłkę. Tutaj Matiello wygrał tę główkę, ale już mamy futbolówkę. Kędziora. Valerio Nava spokojnie do Paweł Dawidowicz w powietrzu. Podejrzewam, że dzisiaj nie będzie miał żadnych konkurentów. Niesamowity timing, wyskok do piłki, uderzenie. Naprawdę klasa. Tak jest. I teraz z numerem 6 Kamiliano długą piłką po raz kolejny stara się minąć linię pomocy. Ale Dominik Sadzawicki skutecznie tutaj powstrzymał atak Włochów. Wroński ze Straussem. Teraz Strauss do środka pola szukał Zielińskiego, ale tutaj uprzedził naszego pomocnika Leonardo Capezzi. Nie wiem, czy zauważyłeś, właśnie na tyle nie mają pomysłu, że zaczynają grać długą piłkę do swoich napastników. Tak jest, teraz Frankowski. Frankowski, uwaga, szuka w polu karnym Mariusza Stępińskiego, ale niestety zagrał niecelnie. Pytanie, czy to było uderzenie na bramkę, czy zagranie piłki prostopadłej do następnego zawodnika? Być może takie celowe strzelenie, może centrostrzał powiedzmy. Nie, tu chyba raczej uderzył. Tak. Widzimy na powtórce, że chyba Frankowski chciał uderzać na bramkę, piłka mu zeszła jednak z lepszej prawej nogi. Mariusz Stępiński był zbyt daleko, żeby dojść do tego. Strauss. I rzut wolny dla reprezentacji Włoch. Zacznie Roberto Gagliardini.
bardzo dobrze. Włosi powoli wykonują stałe fragmenty gry, możemy się cofnąć, pokryć zawodników. Tak, nie ma w tych ich zachowaniach boiskowych dynamiki, jakiegoś elementu zaskoczenia. To wszystko jest bardzo czytelne dla nas jak dotąd. Teraz kolejna próba zagrania długiej piłki w lewy sektor boiska i skutecznie powstrzymujemy tę akcję. Stępiński zostawia piłkę Tomaszowi Kędziorze. Kędziora od razu zagrywa do Zielińskiego. Ładnie powalczył teraz o futbolówkę Murawski. Frankowski schodzi do środka. Frankowski będzie strzelał. Lewa noga tym razem, ale no efekt podobny jak przy poprzednich próbach. Piłka pada łupem Prowedela. Ale to też już widać, że Frankowski w momencie, albo Piotr Zieliński w momencie, gdy mają piłkę, Łukasz Wroński od razu wychodzi na prostopadłą piłkę. Także widać, że to jest schemat wytrenowany, to nie jest przypadek. Dużo trenowali to na treningu. Tak, obaj skrzydłowi też schodzą często do środka, robiąc w tym samym miejsce w bocznych sektorach naszym skrajnym obrońcom. Widać, że ta gra jest bardzo poukładana. Wygląda to niezwykle obiecująco. Teraz kolejne długie zagranie reprezentacji Włoch i bez problemu tę futbolówkę łapie Krystian Rudnicki. Muszę go pochwalić, bo teraz było widać, że to na 100% wychodził, nie było żadnego zawahania. Ale tak jak mówiłem wcześniej, Włosi nie mają pomysłu. Cały czas grają długą piłkę, bo nie wiedzą jak przejść ten defensywny blok Polaków, bardzo dobrze stojący. Tak naprawdę możemy się zastanowić, czy to jest reprezentacja Włoch, czy reprezentacja któregoś z państw wyspiarskich, bo na razie to tylko jest taki kick and rush. Nie ma żadnego elementu zaskoczenia, jeżeli chodzi o szybką grę w trójkątach chociażby, która mogłaby tutaj budować przewagę, jeżeli chodzi o boiskowe rozwiązania. Na razie jednak wszystko jest bardzo czytelne. Teraz zobaczymy, co wymyślą w kolejnym ataku pozycyjnym Bareka. Było widać właśnie przed chwilą, że Polacy grają piłką, nie grają długie piłki obrońcy, tylko wszystko przeprowadzają przez linię pomocy. Naprawdę na 27 minutę to świetnie wygląda reprezentacja Polska. Tak, trener reprezentacji Włoch, Alberigo Evani, był zawsze takim pupilkiem Arrigo Sacchiego, to on go właśnie prowadził w Milanie, później powoływał go do kadry Włoch i no myślę, że Arrigo Sacchi, oglądając to spotkanie, nie byłby dumny ze stylu, jaki prezentują jego krajanie. Wiemy, że to jest trener, który swego czasu krytykował José Mourinho za styl, w jakim wygrywał Ligę Mistrzów. Mówił, że takie zwycięstwo to nie jest zwycięstwo. No to ciekawe, co by powiedział na taki przebieg meczu, jaki oglądamy tutaj w pierwszych 30 minutach na stadionie w Lublinie. Włosi tak grają, bo nie mogą sobie poradzić po prostu z Polakami. Polacy naprawdę są bardzo dobrze ustawieni. Grają świetny futbol jak na tę minutę. Naprawdę, oby tak dalej, oby po prostu nic się nie przydarzyło złego i nie rozbiło tej całej koncepcji. No tak, nie chwalmy jeszcze dnia przed zachodem słońca, przed nami jeszcze ponad godzina gry, także jeszcze wiele tutaj może się wydarzyć. Tu widzimy trenera, Włoch prosi, żeby jego zawodnicy podeszli, nie dali rozgrywać polskim obrońcom, ale... Właśnie widzimy taką próbę podejścia z numerem 9 Jakopo Manconi. Dwoma zawodnikami to nic dużego tutaj nie zdziałają. No tak jest, to jednak... Muszą podejść kolektywnie. Alan Uryga miał czas, żeby się odwrócić z tą piłką. To też świadczy o tym pressingu reprezentantów Włoch. Nie jest on imponujący. Piotr Zieliński z dużą łatwością, z dużą swobodą porusza się po boisku z piłką. Budujemy kolejny atak. Dominik Sadzawicki z Łukaszem Wrońskim, który teraz przeszedł na prawą stronę boiska. To też jest pewnie element zaskoczenia dla naszych rywali, bo ci nasi skrzydłowi są bardzo ruchliwi, robią dużo zamieszania. Teraz jednak groźna strata. Matiello poszukał Manconiego, Manconi. I będzie faul, jaka decyzja sędziego nie ma. Jeszcze uderzenie Manconiego, ale Krystian Gudnicki bardzo pewnie chwycił tę piłkę. Bardzo dobra obrona Krystiana, ale widzieliśmy, to akurat lekki przypadek, że odbiło się od naszego obrońcy piłka i wyszła do zawodnika reprezentacji Włoch. Ale widzimy, zaraz jest podejście 4 czy 5 zawodników reprezentacji Polski i zawodnik Włoch nie ma w ogóle miejsca na to, żeby oddać strzał. To akurat przypadek, bo się odbiło gdzieś i on z pierwszej piłki uderzył, ale tak to by w ogóle by nic nie zrobił. Tak jest, zagęszczamy tą strefę, w której znajduje się piłka. Widać tę świadomość taktyczną pojemną już piłkarzem przez trenera Marcina Dorne i jego asystenta Miłosza Stępińskiego. Przyjemnie się na to patrzy. Włosi kolejny raz budują atak pozycyjny. Zobaczymy, jak teraz to rozwiążą. Capezzi długo holuje piłkę. Bareka z Capezzi i po raz kolejny długie zagranie do naszego numerem 10 Garitano.
ale Krystian Rybnicki po raz kolejny na posterunku. Nie wiem, czy Krystian usłyszał moje słowo, bo teraz widzimy od chyba trzech wyjść, wychodzi na 100%, nie ma ani momentu zawahania. Jest na posterunku, widać, że czyta grę, jest skoncentrowany, bardzo dobrze Krystian. Tak, może to ciśnienie już z niego zeszło w tych pierwszych minutach, potrzebował może jednej, dwóch takich interwencji. Być może. A żeby lepiej poczuć futbolówkę, widzimy także młodych kibiców polskiej piłki na trybunach stadionu, który może pomieścić ponad 15 tysięcy widzów i dzisiaj z tego co obserwujemy jest już komplet, chociaż wiadomo, że przed stadionem były dość duże korki, czego ty na swojej skórze doświadczyłeś. Dokładnie, ja musiałem opuścić mój samochód jakieś, nie wiem, z 5 km przed stadionem, bo bym nie zdążył tutaj na transmisję, ale ja bym się jeszcze raz bardzo szybko, ja byłem dumny jako lublinianin, że widzę, że tłumy ludzi idą na mecz z szalikami reprezentacji Polski, naprawdę aż serce się cieszy, także wielkie słowa uznania dla władz Lublina za to, że wybudowali tak piękny stadion, że ludzie mogą przyjść na ten stadion, cieszyć się i chwalić się w całej Polsce. No tak, prezydent miasta Krzysztof Żuk, który tutaj pojawił się na murawie boiska jeszcze przed początkiem spotkania, mówił, że te drogi dojazdowe będą oczywiście wykończone w najbliższym czasie, bo to jest tylko taki jedyny element, którego się tutaj brakuje. Poza tym jest wszystko dopięte na ostatni guzik i wygląda naprawdę imponująco. Brakuje tylko, żeby jeszcze jakaś drużyna grała tu w Ekstraklasie, prawda? Ale to poczekajmy, może akurat zbuduje Lublin razem z prezydentem drużynę na to, żeby kiedyś... Dokładnie, jeżeli chodzi o ten futbol na Lubelszczyźnie, to na razie to wygląda tak, że jest Górnik Łęczna i długo nic. Motor Lublin i Lublinianka w trzeciej lidze, więc że mają na tym stadionie zagrać mecz derbowy 25 października i to będzie takie drugie piłkarskie przetarcie Areny Lublin. No, ty możesz też na tym były rozmowy, były rozmowy również o to, żeby grał nasz klub na stadionie w Lublinie, ale wiadomo, mamy własnych kibiców, własny stadion, myślę, że to by było zbyt dużo problemów takich już z przywiązaniem klubowym, także na dzień dzisiejszy chyba raczej nic z tego nie będzie, ale kto wie, może Motor Lublin niedługo awansuje wyżej i będzie się pił w tej hierarchii i w końcu zagra w Ekstraklasie. No tak, taki duży, ale teraz uwaga, była szansa przed Mariuszem Stępińskim, jednak niedokładne zagranie Tomasza Kędziora i od bramki rozpocznie Provedel. Tak jak jeszcze wracając do mojej poprzedniej myśli, mam oczywiście nadzieję, że Lublin doczeka się drużyny na wyższym poziomie rozgrywkowym, aniżeli nawet trzecia, druga liga. Wiemy, że Motor Lublin ma takie aspiracje, aczkolwiek w tej grubie podkarpacko-lubelskiej wiem, że nie jest łatwo o ten awans, bo jest tam bardzo wyrównana stawka. Niemniej jednak no, Lubelszczyzna i miasto stołeczne tego województwa zasługuje na futbol na nieco wyższym poziomie. Jak najbardziej, to jest prawie 400-tysięczne miasto, także tu musi być Ekstraklasa, tu nawet nie ma opcji, żeby nie było i myślę, że to też generuje duże nakłady finansowe. Bez teraz nakładów finansowych, bez kupienia klasowych zawodników nie będzie niczego. Teraz przedzierał się Piotr Grzyniński, będzie żółta kartka dla kapitana Włochów Francesco Vicariego, to jest pierwsze upomnienie w tym spotkaniu, mamy 34 minutę i po raz kolejny Piotr Grzyniński bierze futbolówkę w rękę i będzie szukał zaskoczenia Provedela z rzutu wolnego. Myślisz, że będzie uderzał bezpośrednio na bramkę? Kto tak wie, tak widząc jego prawą nogę i to czym dysponuje, jakim dynamitem w swojej lepszej nodze Piotr Grzyniński, wcale bym się nie zdziwił. No zobaczymy, jestem bardzo ciekawy, jak rozwiąże ten stały fragment gry. Na pewno mają coś ustalone, bo to było widać, że tu się nie dzieje nic przypadkowo. Także zobaczymy. Sądząc po rozbiegu, może być jednak uderzenie. Chyba jednak do siebie. Chociaż tak patrzę, że nie wiem, czy nie będzie dośrodkowywał. Zobaczmy. Za chwilę się przygląda Piotr Grzyniński. Ładny strzał. Tak z kroka uderzył. Z kroka, ale widać, że może jeszcze by było lepiej, jakby ta piłka skozłowała przed bramkarzem. Może tak chciał, żeby ona skozłowała. Wtedy wiadomo, jak jest piłka kozłująca, to może zrobić wiele problemów bramkarzowi. Ale tu pewna interwencja bramkarza Włoch. No, o skali możliwości technicznych Piotra Grzynińskiego może świadczyć też fakt. Pamiętam, była taka impreza organizowana przez Nike w Warszawie, gdzie Piotr Grzyniński grał mecz 1-1 z Robertem Lewandowskim i on ten mecz wygrał, jeżeli chodzi o operowanie piłką. Absolutnie nie ustępował lewemu, a wręcz go w niektórych momentach przewyższał, o czym najlepiej świadczy wynik tego pojedynku. No tak, Robert jest troszeczkę innym zawodnikiem, który się umie zastawić. Bazuje na zupełnie innych tutaj walorach. Tak. Teraz Włosi znowu próbują długą piłką zaskoczyć naszych obrońców, ale Alan Uriega doszedł do niej pierwszy i wybił futbolówkę na aut. Tu świetne zachowanie Alana, że nie zostawił piłki i nie blokował zawodnika Włoch. Widać, że znowu Krystian jednak troszeczkę był spóźniony do tej piłki. No tak, ma Krystian lepsze i gorsze momenty, jeżeli chodzi o tą swoją grę na przedpolu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej fazie meczu. Teraz Mariusz Stępiński stracił futbolówkę.
i Włosi ponownie przy piłce. Capetti. Capetti zagrywa na prawe skrzydło. Tutaj jest Luca Garitano. Luca Garitano, ten taki formika atomika, jak nazywano kiedyś, nazywano Dziewinko Sebastiana. Podobne parametry fizyczne obu piłkarzy. Mówi się, że nieco mniejsza skala talentu Garitano, ale nie ma co jeszcze przedwcześnie tutaj sterować wyroki, jeżeli chodzi o przyszłość tego piłkarza. Piotr Zieliński po raz kolejny pokazuje swoje umiejętności techniczne na dużym luzie. Tutaj rozrzucił tą akcję, ale niestety bardzo czytelnie teraz zagrał tą futbolówkę. Ale walczymy tutaj wysokim pressingiem i przejmujemy piłkę na połowę Włochów. Ale widzimy, Piotr Zieliński dostał piłkę, zobaczył, że jest mało zawodników polskiej reprezentacji, że jest tylko jeden, przytrzymał, kiwnął i próbował od razu szukać prostopadłego podania do prawego pomocnika. Niestety nie udało się, ale widać, że dużo widzi na boisku, orientuje się, wie gdzie stoi, wie gdzie kiedy zagrać, wie kiedy przytrzymać. Naprawdę jest to klasowy zawodnik. No tak, ale też swego czasu mówiło się sporo o tym, że jeżeli chodzi o wyszkolenie polskich zawodników, często jak dostawali piłkę, no to tak jakby ktoś im rzucił taki gorący kartofel, że piłka parzy, że od razu nie pomyślą, tylko starają się jak najszybciej pozbyć futbolówki. A tutaj jednak Piotr Cieliński ma duży luz, ma duży spokój, potrafi nawinąć jednego, dwóch zawodników, spokojnie popatrzeć, rozejrzeć się i zagrać na wolne pole taką otwierającą, fajną futbolówkę. Dokładnie. Jeżeli chodzi o Piotra Zielińskiego, to tu nie możemy się przyczepić do walorów technicznych. No tak, na razie mocno słodzimy pomocnikowi Empoli. Mam nadzieję też, Trzeba, bo my ogólnie jesteśmy jako naród taki dosyć krytyczny w wielu rzeczach, ale tu trzeba przyznać, że na do 37 minuty reprezentacja Polski gra fantastyczny mecz. Nie pozwala absolutnie nic Włochom. Włosi nie mają żadnej sytuacji, ale jak to w futbolu bywa, musimy uważać, musimy być mega, bardzo skoncentrowani i nie pozwolić, żeby ten rezultat zmienił się do przerwy. A jak już, to na korzyść Polaków. No tak, na razie mówiąc tak żargonem piłkarskim, Włosi bez sztycha w tym meczu. 38 minuta za nami, a Włosi podopieczni Alberigo Evaniego nie stworzyli sobie żadnej klarownej sytuacji do zdobycia gola. Teraz długie zagranie lewym skrzydłem do oznaczonego numerem 7 Federico Mattiello, ale sędzia przegrał tę akcję. Widać, kędziora Tomek też bardzo poprawnie na prawej stronie. Wie kiedy wyjść, wie kiedy zatrzymać się, wie kiedy przytrzymać zawodnika. Także naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Dawno nie widziałem tak dobrze grającej młodzieżowej reprezentacji. No tak, Tomek Kędziora to jest jednak już doświadczony zawodnik, etatowy piłkarz Lecha Poznań, czołowej drużyny naszej ekstraklasy. Także dla niego z pewnością ten mecz nie jest jakimś wielkim wyzwaniem, jeżeli chodzi o przygotowanie mentalne. Podejrzewam, że Włosi nie robią na nim zbyt dużego wrażenia. Także Tomasz Kędziora jest absolutnie czołową postacią tego zespołu, czołową postacią tej kadry, która będzie walczyła o udział, bądź też na samych mistrzostwach Europy już w 2017 roku. Teraz ładnie się przedzierają Włosi, jest tam uderzenie i sytuacja była wyśmienita. Piłka minimalnie minęła słupek bramki Rudnickiego, tam jeszcze musiała odbić się któregoś z biało-czerwonych. Zaraz zobaczymy na tą sytuację. Między nogami przeleciała. Tak, delikatny rykoszet. No ale tutaj widzimy, jednak zmienia decyzję. I rozpoczniemy od bramki. Ale widzimy moment dekoncentracji. Pozwolono, stało czterech polskich zawodników obok włoskiego. Pozwolono mu na to, żeby się odwrócił z piłką. Kiwnął jednego, drugiego i uderzył. To jest tylko wyłącznie, można to wziąć na barki tego, że zawodnicy gdzieś mentalnie odpuścili na parę sekund i już gdzieś tam zadymiło się pod polską bramką. Kędziora. Murawski wygrał walkę o piłkę w środku pola i został przy okazji faulowany przez Capetti'ego. Leży na boisku pomocnik Piasta Gliwice. Chyba gdzieś tutaj w tym starciu dostał nogą w brzuch albo pod żebro. Wydaje mi się, że chyba żebro. Chyba tak, trzyma się na wysokości żebra. Przytkało go lekko. Ale to nic, no. Futbol to jest gra kontaktowa, nie? To nie jest dla tak jest, małych tak. Chłopców. Tu trzeba po prostu być gotowym na wszystko. Pewnie, tu trzeba być twardym, nie miętkim. Zaraz mam nadzieję, że Radek Murawski powróci. No już widzimy, że wstaje i chyba będzie mógł kontynuować to spotkanie. Na pewno. W końcu mamy orzełka, także jesteśmy mocni. Tak jest. 41. minuta meczu. Na razie tak jak już w 20 minucie chwaliliśmy naszych zawodników, rozpływaliśmy się w komplementach, tak zdania nie zmieniamy.
Nasza gra wygląda na razie bardzo dobrze. Kontrolujemy w pełni to spotkanie. Włosi nie są w stanie nas niczym zaskoczyć i oby tak dalej. Alan Uriga do Dawidowicza. Dawidowicz rozgrywa z Sadzawickim. Sadzawicki próba długiego zagrania, ale jednak tutaj Włosi stracili piłkę. Widzimy, że reprezentacja Włoch podeszła bardziej agresywnie. Już mieliśmy my z racji tego problem, ale wydaje mi się, że tutaj w momencie, kiedy zazwyczaj bywa w futbolu, w momencie, kiedy zawodnicy reprezentacja Włoch podchodzi bardziej ofensywnie, wtedy powinniśmy zagrać piłkę długą, prostopadłą i strzelić najlepiej drugą bramkę. Tej agresywności też wyraźnie brakowało w dotychczasowej grze Włochów. Jeżeli nawet podchodzili pressingiem, to był taki miękki pressing, jeżeli można tak powiedzieć, bo nie było tutaj żadnego ostrzejszego dojścia i z tego powodu mieliśmy sporo miejsca i bardzo łatwo przedziegaliśmy się przez strzyki rywali. Tu była próba forcheckingu, że szybko na postaracie odebrać piłkę. Nie udało się, wszyscy się teraz wracają na własną połowę i zaczynają od średniego pressingu. Tak, organizacja gry na razie po stronie biało-czerwonych w takiej skali szkolnej na piątkę. Włosi próbują lewym sektorem boiska i znowu Przemysław Frankowski był bliski przyjęcia futbolówki. I zaczniemy od autu. Tomasz Kędziora. Już tutaj cofnął się Mariusz Stępiński. Piłka jednak adresowana do Zielińskiego. Tracimy piłkę. Jest Roberto Gagliardini. I wycofanie do obrońców, przerzucenie ciężarnego na drugą stronę boiska. Nawa. Provedel. Camiliano do Bareki. Widzimy też na trybunach, że chyba wszyscy jednak już mogli wejść na boisko, bo stadion zapewnił się chyba w 100% oprócz tej tutaj strefy wolnej między kibicami. Tak jest, od razu tutaj słyszalny staje się ten doping kibiców naszej reprezentacji. Atmosfera zdecydowanie się poprawiła względem tego, co mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć w pierwszych minutach spotkania, ale wynika to oczywiście z tego, że nie każdy mógł dostrzec tutaj na pierwszą minutę tego meczu. Włosi budują kolejną akcję. Garitano kompletnie niewidoczny w tych pierwszych 44 minutach spotkania. Bareka. Brawo, Mariusz Stępiński podszedł bardzo blisko. Włoski zawodnik stracił piłkę. Proszę, widzimy, jak Polacy walczą, jak agresywnie, jak podchodzą do Włochów. Nie boją się, bez żadnych kompleksów. I kolejny raz dośrodkowanie, znaczy próba zagrania piłki do napastnika kończy się padła fiaskiem i wychodzimy z kontratakiem. Frankowski ładnie tutaj przyłożył sobie zawodnika. Frankowski uderza i broni Provedel. Dobra, brawo. Kolejna akcja Frankowskiego zakończona strzałem. To cieszy właśnie, że ten piłkarz szuka jednak finalizacji tych akcji. Ale co ważne w futbolu, co u nas kuleje nieraz w młodzieżowej piłce, tak samo jak i w seniorskiej. Sytuacja jeden na jeden, żeby się nie bać tego, żeby po prostu wychodzić z zawodnikiem, spróbuj go kinąć. Widzimy tutaj, on nie bój się, nie oddawał strzału. Próbował jeszcze jeden na jeden, wspaniały strzał, ale również świetna obrona bramkarza. Może podobać się gra Piotra Zielińskiego, ale właśnie też wyróżniłbym w tej pierwszej połowie Przemysława Frankowskiego, który jest bardzo dynamiczny. Takie żywe srebro na boisku w tej pierwszej połowie. Dużo zamieszania czyni w szykach obronnych rywali. Schodzi to na lewą, to na prawą stronę, później do środka. Szuka strzałów, to może się naprawdę podobać. Tu widzimy troszeczkę rutynowany bramkarz Krystian. Podszedł, zabrał piłkę, żeby jeszcze zabrać parę cennych sekund do szatni. Tak jest, myślę, nie zazdroszczę, że powiedziawszy piłkarzom Włoch tego zejścia do szatni, bo podejrzewam, że trener Alberti Giovanni zrobił im delikatną suszankę za występ w tych pierwszych 45 minutach. No bo co tu dużo mówić, no nie jest to taki włoski futbol, jakiego by sobie życzył. No, Polacy na tyle pozwolili, że tak naprawdę na nic nie pozwolili Włochom. No i myślę, że tu jednak chyba będzie wstrząśnięta ta drużyna przez trenera, bo jak będą tak grali, no to ten mecz dla nich na pewno się nie zakończy korzystnie. Sędzia Benjamin Kortus doliczył 2 minuty do pierwszej połowy. Było troszeczkę przerw. Był uraz Łukasza Wrońskiego, później jeszcze Radka Murawskiego, także jest to decyzja jak najbardziej zrozumiała. Teraz od bramki rozpoczyna akcję Provedel. Tutaj widzimy kolejny pojedynek powietrzny. Alan Uriga w ogóle nie atakowany, mógł sobie spokojnie dwa razy zagrać tą piłkę głową.
nie świadczy to najlepiej o Włochach, ale teraz Gaetano przewracany po polu karnym. Jaka decyzja? Będzie rzut wolny. Widać już końcowe minuty pierwszej połowy, spadła koncentracja, spadło krycie zawodników. I tu powiem szczerze, nie wiem, czy nie było w polu karnym. Zaraz zobaczymy. No tutaj być tak może na pograniczu. No. Sam faul zaczął się jeszcze na linii 16, ale to była taka bardzo niebezpieczna sytuacja. Moment dekoncentracji w ostatnich minutach doliczonym czasie gry, a taką bramkę do szatni teraz byłoby bardzo nieprzyjemnie dostać w kontekście planów na drugą połowę. Byłby też to gol jak najbardziej niezasłużony dla drużyny Włoch, która kompletnie niczym nas nie potrafiła zaskoczyć. Musi zdarzyć bramka. To jest najgorsze, co może być, jeżeli drużyna schodzi do szatni z bramką. Tutaj akurat było na jeden na jeden, ale wszystko muszą zrobić zawodnicy polscy, żeby tej bramki nie było, również z bramkarzem. A to też jest taki moment, na który często zwracają trenerzy uwagę, właśnie doliczony czas gry, początek każdej z połów, bo to wtedy ta koncentracja troszeczkę spada i później padają z tego bramki. Zobaczmy, co zrobi Capezzi, ale taka piłka, To jeszcze ja bym złapał. Dokładnie, jeszcze spokojnie mógłbym się jak złapać. Nie był w stanie sprawić kłopotów takim uderzeniem Rudnickiemu. Myślę, że trener Dolna na pewno zwróci uwagę na ten brak koncentracji w tych kluczowych momentach. Koncentracja zazwyczaj spada w momencie strzelenia bramki. Ja sam mieliśmy przykład w naszej drużynie parokrotnie, że gdzieś te pierwsze 5 minut są kluczowe, a tu widzimy koniec pierwszej połowy i gdzieś już zawodnicy myślą o tym, że koniec połowy, że trzeba zejść do lodu na przerwę, myślą, że co będą robili w przerwie. A tu już wolny z linii pola karnego, bardzo trudna sytuacja na Włoch. No tak, zobaczymy, z jakim poziomem koncentracji biało-czerwoni przystąpią do drugiej części spotkania, a my usłyszymy się już za niespełna 15 minut, ale jeszcze wcześniej zobaczymy najlepsze okazje z tej pierwszej części spotkania. Tutaj widzimy akcję bramkową. Piotr Zieliński zagrywa do Mariusza Stępińskiego, który znakomicie znalazł sobie wolne pole. Widać, że była to akcja wytrenowana. Na pewno, to w 100% widzimy, że długa piłka na dłuższy, na dalszy słupek. W ogóle nie kryty zawodnik reprezentacji Polski i jak najbardziej zasłużona bramka. Tu widzimy nieporozumienie, tu niepotrzebnie, naprawdę. W takich sytuacjach albo obrońca wybije, albo bramka stoi w bramce. To bardzo złe piąstkowanie bramkarza reprezentacji Włoch. Zbyt jednak duży kąt na to, żeby strzelić bramkę. Zawodnicy Włosy już się cofnęli. Tak, tutaj ładne wejście Łukasza Wrońskiego w polu karnym. Tutaj widzimy również jego bardzo ładny strzał za 16 i jedną z niewielu akcji reprezentacji Włoch. To był ten właśnie... O, tu widzieliśmy moment, każdy myślał, że już jest rzut wolny, wszyscy stanęli, a jednak zawodnik włoski zabrał piłkę i uderzył bardzo nieprzyjemnie na bramkę. Tak, i tu bardzo głośne, groźne uderzenie było Mankoniego i strzał Przemysława Frankowskiego. No, i to, co widzieliśmy niedawno. Tak jest. Także po pierwszej połowie, po bardzo dobrej grze biało-czerwoni prowadzą 1-0, a my usłyszymy się już za niespełna 15 minut.
Halo, halo. Słyszysz mnie? Słyszę Ciebie, tak, lepiej teraz. Drodzy Państwo, Polska 1, Włochy 0 w meczu towarzyskim turnieju czterech narodów, którym oprócz Polaków i Włochy zgromadzili do drużyny drużyna Niemiec, a także drużyna Szwajcarii. Drodzy Państwo, zanim rozpoczniemy drugą część naszego spotkania sportowego otwarcia Areny Lublin, to ja ponownie zapytam Państwa. Witamy Państwa serdecznie po przerwie na stadionie w Lublinie, nowo otwartym stadionie, na którym już dzisiaj zameldowało się ponad 13 tysięcy kibiców. Atmosfera piłkarskiego święta, do tego wyśmienita gra biało-czerwonych w pierwszych 45 minutach, po których prowadzimy z drużyną Włoch 1-0. Autorem pierwszej bramki był Mariusz Tępiński, a mój współkomentator Arkadiusz Szuneszko jest podobnie jak ja bardzo ukontentowany poziomem tego widowiska. Tylko spoczęliśmy, jedna zmiana w drużynie reprezentacji Włoch z numerem 20 pojawił się na boisku Antonio Rozzi. Zmienił Nicolo Fazziego, który był mało widoczny w pierwszej części spotkania. Teraz od razu miał dobrą szansę do zdobycia gola Rozzi. No, byłoby to prawdziwe wejście smoka. Zastanawialiśmy się nad tą koncentracją naszego zespołu w drugiej połowie, zwłaszcza w tych pierwszych kilku minutach. I widać, że tutaj Włosi starają nas się zaskoczyć, wysoko podeszli i stawiają wszystko na, może nie na jedną kartę, ale bardzo mocno prą do ataku. Teraz kolejna próba zagrania. Bardzo ładnie próbował znaleźć partnera Garitano. Nie mogliśmy się tego spodziewać. Na pewno padły dosyć mocne słowa w przerwie. Widać, że reprezentacja Włoch podeszła bardzo wysoko na drugą połowę i teraz te pierwsze 10-15 minut będzie kluczowe. Jeżeli Polacy to przetrzymają, to na pewno ten mecz będzie nieprzegrany. No tak, w pierwszej połowie mieliśmy dużo powodów do uśmiechu, do optymizmu, bo ta gra nasza wyglądała naprawdę bardzo dobrze. Teraz kolejny rzut z autu dla reprezentacji Włoch. No, jestem ciekaw, czy trener Evani urządził chłopakom w szatni delikatną suszarkę, jak potraktował ich występ w pierwszej połowie. Zobaczymy, czy to się przełoży na wydarzenia na boisku, czy będzie widoczna ta jego ręka. Nie, no już widzimy, jest większe zaangażowanie, grają szybciej w piłkę. Widzieliśmy pierwsza akcja, już długie podanie na wolne pole do prawego pomocnika, bardzo groźne wrzutka w pole karne, dobrze tam zamykał Kędziora Tomek tą prawą stronę i wybił piłkę i zażegnując niebezpieczeństwo. Tak, próbowali teraz Włosi tam przepchnąć tą akcję lewą stroną boiska, ale tam akurat dzieli i rządzi od początku spotkania Tomasz Kędziora, nie dopuszcza do groźnych sytuacji w tym sektorze boiska. Teraz zagranie długiej piłki, to już widzieliśmy w tym spotkaniu. Po raz kolejny szukają Włosi Jakubo Mankoniego. Właśnie długa piłka to był ten pomysł na grę w tym spotkaniu reprezentacji skład Radcura. Widzieliśmy znowu Krystian, znowu wyjście z bramki. Nie na 100%, naprawdę widać, że chyba też Włosi przeczytali to i dlatego grają długie piłki za obrońców. Świetnie teraz Łukasz Wroński zabrał się z piłką, jest Mariusz Stępiński, w polu karnym Stępiński, szuka strzału z prawej nogi Stępiński. Czy odegra? Tak, jest okazja, ale znakomicie bronił Provedel. No. Za długo, Mariusz, za długo. Już po drugiej kiwce mógł uderzać, zszedł do środka, mógł uderzać z prawej nogi po długim rogu, jeszcze nawinął zawodnika, podał na bok i tu z dużego kąta jednak nie mogła ta bramka wpaść do bramki. Tak jest, zbyt długo zwlekał z tym strzałem. Wydawało się już po tym pierwszym przełożeniu obrońcy, że będzie strzelał z prawej, lepszej swojej nogi. No ale niestety koniec końców akcja spaliła na panewce. Dalej utrzymuje się wynik 1-0, a my budujemy kolejną akcję. To musimy uważać. Pierwsze 10-15 minut musimy być bardzo skoncentrowani, żeby nic Włochom nie mogło wyjść. Widzimy jeszcze raz tą sytuację. Mariusz Stępiński, to był ten moment, w którym powinien szukać strzału. Tutaj Przemysław Frankowski już z ostrego kąta, z prawej nogi, wewnętrzną częścią buta. No to taki strzał nie mógł raczej zaskoczyć Provedela. I Włosi. Bareka. Bareka w dwójkowej akcji z Matiello. Bareka. No pierwsza jego ofensywna akcja w tym spotkaniu. Teraz uwaga, będzie groźnie 1-1. Niestety, zdążyłem powiedzieć,
pierwsze 10-15 minut musimy być skoncentrowani, musimy grać bardzo blisko siebie. Tutaj dekoncentracja i kosztuje nas to bramkę. Tak jest, a gola strzela Jacopo Manconi, ten piłkarz, który no, był jedną z jaśniejszych postaci w pierwszej połowie. Szukał tych okazji, teraz troszeczkę szczęście mu dopisało, ale zachował się jak rasowy napastnik. Ładnie wykończył tę akcję. Zobaczmy jeszcze na powtórce. Uderzenie z prawej nogi po ziemi przy słupku. No tutaj Krystian Rudnicki nie miał zbyt wiele do powiedzenia. To akurat bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Piłka bardzo silnie uderzona po ziemi w długi ruch. To tylko mógł bramkarz polski wyjmować piłkę z siatką. Ale szkoda. No, widzimy 49 minuta i już rezultat jest 1-1. Nie? Co znaczy koncentracja na boisku? Co znaczy wyjść na drugą połowę skoncentrowanym? I podjęcie walki na boisku. No tutaj absolutnie nie potrzebne to bramka. No tak, powtórzymy się z tą koncentracją, ale zdecydowanie obawialiśmy się tego w początku drugiej połowy i tego nastawienia mentalnego naszych piłkarzy. Jak widać, nie mówiliśmy tego bez przyczyny, bo Włosi po 50 minutach remisują z naszą reprezentacją i możemy teraz mówić zasłużenie czy niezasłużenie, ale teraz dobra okazja po strzale Tomka Kędziory i broni Provedel. Znowu bardzo dobrze rozegrany stały fragment gry. No szkoda, że to akurat było uderzone w środek bramki. Tak jest, kolejna akcja Garitano. Teraz Włosi poczuli się pewniej na boisku, złapali wiatr w żagle. Ten oznaczony numerem 20 Rocci wrzucił w pole karne. Teraz uwaga, strzał, ale zablokowany dobrze przez Tomka Kędziorę. Jeszcze Bareka, dośrodkowanie z lewej nogi i pewnie łapie Krystian Rudnicki. Ale widać, że Włosi troszeczkę bardziej uwierzyli w swoje siły, swoje umiejętności po tym strzelonym golu. No oczywiście, strzelona bramka dodała im więcej sił, dodała im więcej entuzjazmu, dodała im więcej pewności siebie, to jest normalne. Tutaj widzimy, że polscy zawodnicy za bardzo się cofają na swoją połowę, za bardzo cofają się w polu karnym. Jeżeli tak dalej będzie, no to może to się źle skończyć, naprawdę, ale niepotrzebnie bramkę. Ja jestem troszeczkę rozczarowany tym, bo pierwsza połowa była niesamowita, fantastyczna w wykonaniu polskiej reprezentacji. No tak, ale to też jest ciekawe, jak oni zareagują teraz po tej stracie bramki. Sprawdzimy właśnie, jaki mają charakter, jeżeli chodzi o to swoje piłkarskie rzemiosło, bo wiadomo, że sytuacja troszeczkę się skomplikowała, no ale wiadomo, jeszcze mamy ponad pół godziny gry, więc tutaj jeszcze dużo może się wydarzyć, nie możemy tutaj ferować wyroków. Piotr Zieliński w podobnej sytuacji, właśnie, z podobnego właśnie miejsca na boisku asystował przy pierwszym golu. Widzimy skupienie trenera Marcina Dorny i zobaczymy, jak biało-czerwoni rozegrają ten stały fragment gry. Miejmy nadzieję, że znowu się powiedzie i tym razem, ale teraz tym razem wydaje mi się, że jednak piłka będzie grana na bliższy. Oj, tu krótko. Tak, chciał totalne nieporozumienie. Chciał zaskoczyć Zieliński rywali, niestety jednak było to zbyt czytelne i Włosi przejęli piłkę. Provedel od razu ją wyprowadza do Valerionary. Vicari do Gagliardiniego. Bareka. Długa piłka, właśnie to jest często obserwowany schemat gry, czyli piłka do lewego obrońcy, który następnie uruchamia tam napastnika Jacopo Manconiego. Przeważnie sobie radziliśmy z tymi długimi piłkami, ale oczywiście musimy zachować czujność, bo Jacopo Manconi już dał nam się we znaki. Ale nie rozumiem, dlaczego taka długa piłka może sprawiać problemy. Ta piłka leci dobrych parę sekund, można się ustawić, można pokryć się, można zaasekurować. Także tu i tylko i wyłącznie chodzi o aspekt mentalny, o koncentrację, nic więcej. Po raz kolejny straciliśmy piłkę w środku pola, ale teraz już mamy ją z powrotem. Jest Łukasz Wroński. Łukasz Wroński strzela i broni Provedel. No, kolejne uderzenie, ale kolejne niestety takie, które nie mogą sprawić wielkich problemów bramkarzowi reprezentacji Włoch. Zobaczmy na powtórkę. Łukasz Wroński ładnie sobie ustawił futbolówkę, miał mało miejsca. Ale mogło zaskoczyć, ponieważ ja akurat zauważyłem, że ta piłka była uderzona bardzo mocno i silnie po ziemi i jeszcze przeleciała między nogami obrońcy włoskiego. No tak, jeszcze może. Co mogło zaskoczyć bramkarza, oczywiście. Jeszcze gdyby ta rama była może zgłoszona, tak w przerwie boiska nie widziałem tutaj, co prawda, żadnych polewaczy, więc tego chyba nie było. Tak to by mogło jeszcze dostać jakiegoś poślizgu i sprawić więcej kłopotów. No ale to już jak gdyby jest za nami. Teraz mamy rzut rożny dla reprezentacji Włoch przy piłce Leonardo Capecci i zobaczymy, co wyniknie z tego starego fragmentu gry. Tam nie wiem, czy nie było faulu, ale Włosi utrzymują się przy piłce. Jeszcze raz Capecci będzie dośrodkowywał.
ale skutecznie powstrzymujemy, chociaż jeszcze utrzymuje się Jacopo Manconi. Stoimy bardzo pasywnie w obronie. Nikt nie doskakuje do zawodnika włoskiego. Wszyscy stoją na linii, w linii. Naprawdę to nie jest dobrze. No tak, nie wyszliśmy najlepiej w tą drugą część meczu. Mamy nadzieję, że coś się zmieni w tej naszej grze, bo tyle się nachwaliliśmy tutaj, tyle peanów posłaliśmy pod adresem drużyny Marcina Dorny. Zasłużenie jak najbardziej. Świetna. Teraz nasi delikatnie spuścili z tonu. Miejmy nadzieję, że to tylko okres przejściowy i będziemy mogli powrócić tutaj do tych ciepłych słów z pierwszych 45 minut. Od bramki rozpocznie Krystian Rudnicki. Króciutko do Dawidowicza. Alan Uriga. Do Zielińskiego, ten od razu na skrzydło do Kędziory. Kędziora szuka Frankowskiego, ale niestety tracimy futbolówkę. I Włosi w kontrataku. Teraz z numerem 20 Antonio Rozzi. Rozzi jednak w łatwy sposób dał sobie odebrać piłkę. Gagliardini, ale taka zawiesinka nie sprawia problemów naszemu bramkarzowi. Szukają z numerem 10 Garitano. Tak, to jest. Z każdą jego piłką, momentalnie jak na pomocnik piłkę, Garitano pokazuje się i prosi o tą drugą piłkę za obrońców. Do Garitano jeszcze wrócimy. Teraz jest akcja biało-czerwonych i wydawało się, że był falowany Radosław Murawski. Sędzia jednak jest niewzruszony. Tomasz. Do polskich zawodników w polu karnym. To za mało. Muszą większą ilością zawodników wchodzić, jeżeli jest dorzut piłki z prawej strony. Tak jest. A Tomasz Kędziora próbował dośrodkowania, które niestety zostało zablokowane. I rozpoczniemy od rzutu z autu. Tutaj piłka jednak pada łatwym łupem Włochów i musimy uważać na szybki kontratak, ale jednak był faulowany w tej sytuacji Capezzi. No tak jak mówiłeś, wspominałeś o tym, że oni szukają Luki Garitano, to jest ten taki teoretycznie najlepszy ich piłkarz. Brakuje ich kapitana Briana Cristante, który dotychczas był podstawowym zawodnikiem składu Azzurra w tym roczniku. Ten piłkarz niedawno podpisał kontrakt z Benficą i jest rywalem do miejsca w składzie Lizbończyków z naszym Pawłem Dowidowiczem. Ale teraz jednak wróćmy do tego, co się dzieje na boisku. Piotr Zieliński, no troszeczkę tak nonszalancko, utrzymał się szczęśliwie przy piłce Stępiński. Wroński, no i będzie rzut bardzo wolny. Bardzo niebezpieczny. Groźna odległość i myślę, że to jest dobra okazja dla Piotra Zielińskiego, ażeby potwierdził te swoje wysokie umiejętności, jeżeli chodzi o wykonywanie stałych fragmentów gry. Teraz widzimy typowo dla Włochów. Podbiegają, dyskutują z zawodnikami, przepychają się. Oni to kochają, to jest właśnie futbol włoski. Tak, ta gestykulacja. Podpuścić, zdenerwować przeciwnika. Typowa włoska gestykulacja. Ja też parokrotnie grałem w reprezentacjach, wszystkich reprezentacjach narodowych. I pamiętam, zawsze jak się grało z Włochami, to zawsze była jakaś awantura, zawsze kogoś uszczypnięto. Zawsze teraz kogoś kupiło, to naprawdę z nimi się ciężko, to są naprawdę bardzo chamscy boiskowi cwaniacy. No ty też na pewno pamiętasz ten mecz z Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, gdzie z tymi Włochami też tam było gorąco, oni cały czas się gotowali, prowokowali, nie uciekali się do brutalnych zagrań, ale szczęśliwie dla nas wygraliśmy 3-0 i nie pozostawiliśmy im złudzeń. Ten mecz to już jest historyczny, naprawdę graliśmy świetny mecz, tam w ogóle Włosi nie mieli żadnych szans w tym meczu. Ale teraz Piotr Zieliński, z rzutu wolnego Piotr Zieliński i piłka trafia w mur. Szkoda. Wydaje mi się, że gdyby troszeczkę wyżej piłka poleciała, nie dotknęła muru, to wpadłaby w prawe okienko bramkarza włoskiego. Tak, będziemy mieli rzut rożny. Po raz kolejny pierwszy wszystko Piotr Zieliński. Widzimy jakiś nowy schemat, dwie ręce w górze. Zagranie w pole karne, tam znowu szukały tym podaniem Tomka Kędziory. Oj, chyba się zderzyli. Tak, prawy obrońca Lecha Poznań chyba faulował w tej sytuacji oznaczonego numerem 4 Roberto Gagliardano albo nie, Agostino Camigliano ucierpiał w tym pojedynku z Kędziorą i Włosi rozpoczną od rzutu wolnego. Widzimy jeszcze powtórkę. No tak, Kędziora tam wpadł tutaj rozpędzony z dużą siłą, z dużą dynamiką środkowego obrońcy reprezentacji Włoch. No tak, piłka nie opuściła pola karnego. Jeszcze raz Provedel, który zachęca swoich kolegów do tego, żeby podeszli do środka boiska. Będzie próba długiego zagrania, albo też zagra do boku. Tak jest, na skrajnego pomocnika.
Tutaj pojedynek główkowy wygrany przez Mattiello, ale biało-czerwoni w ataku i tutaj ewidentny spalony Mariusza Stępińskiego. Tu akurat sędzia, trzeba sędziego pochwalić. Tak jest, trzeba chwalić, kiedy jest do tego okazja. Włosi budują kolejną akcję. Poziom tego spotkania w drugiej połowie już zdecydowanie się wyrównał. Nie ma aż takiej dominacji biało-czerwonych, jeżeli chodzi o przebieg spotkania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kolejnych minutach. Włosi czują się coraz pewniej na boisku, już ta gra nie wygląda ich aż tak niemrawo. Nie, no to było do przewidzenia. Włosi przegrywają do przerwy 0-1. Wiadomo, że wyjdą na drugą połowę z animuszem. Będą chcieli jak najszybciej strzelić wyrównującą bramkę. Na pewno trener Dorna uczulał naszych zawodników przed tym, żeby uważali pierwsze 15 minut, bo Włosi ruszą. No i widzimy gdzieś brak koncentracji, znowu gdzieś zaspanie. Niepokryty zawodnik zbiegł w pole karne, uderzył po długim rogu i bez szans polski bramkarz i w ogóle bez sensu bramka. I mamy rezultat 1-1, a po tak fantastycznej połowie po prostu powinno nadal być 1-0 dla Polaków. Tak jest, a teraz widzieliśmy w ofensywnej akcji Jonatana Straussa. On rzadko się podłącza do tych akcji w ataku, jeżeli chodzi o naszego lewego obrońcę. No nie obserwowaliśmy go zbyt często na połowie przeciwnika. Teraz widać, że taka fajna dwójkowa akcja z Łukaszem Brońskim, która niestety w ostatniej swojej fazie zakończyła się. Piotr Zieliński jest tajkotka. Zagranie ma teraz Piotr Zieliński. Piotr Zieliński będzie miał szansę na gola i niestety, to musi być bramka. Nieczyste uderzenie pomocnika Empoli, a mógł tutaj w znakomity sposób pokonać Provedela i przypomnieć o sobie włoskiej publiczności, która mam nadzieję śledzi naszą transmisję w internecie. Nie, no to akurat Piotr powinien strzelić, musi strzelić taką bramkę. Taki zawodnik klasowy jak Piotrek nie może marnować takiej sytuacji. Tak jest, od niego musimy wymagać lepszej koncentracji pod bramką przeciwnika, zwłaszcza w sytuacji sam na sam. No myślę, że jeżeli chodzi o piłkarza, który ma za sobą występy w Serie A, no to należy wymagać lepszej finalizacji akcji. Ale świetne przejęcie, szybka kontra, dwa podania. Trzecie podanie na wolne pole i Piotr Zieliński wychodzi za bramkarzem sam na sam. Teraz Mariusz Stępiński wchodzi w pole karne w dosyć łatwy sposób. No ale po raz kolejny zabrakło tej kropki nad i. Ale on czekał, było widać. Nie miał kogo, nikt w szesnastce nie stał, żaden polski zawodnik, nikogo nie było. Także on jedynie co mógł może uderzyć, tak my mówimy w naszym żargonie, z szpica. Gdzieś akurat może miał nadzieję, że bramkarz popełni błąd, bo nie było jak zagrać piłki do środka, bo tam nikogo nie było z polskich zawodników. Zgadzam się z tobą, jeszcze Francesco Vicari. Widać, że bał się jakiegoś kontaktu fizycznego ze Stępińskim, nie chciał go faulować. Wpuścił go niejako w pole karne, zepnął go do linii końcowej boiska, bojąc się ewentualnej jedenastki. No ale to już za nami Alan Uryga. Alan Uryga, no tutaj sygnalizował już od kilku sekund to zagranie do Tomka Kędziory. Włosi myślę, że mogli to już dawno przeczytać. Teraz jednak nieporozumienie w szeregach Włoch. Jest szansa, dobre uderzenie. I mało brakowało. Słupek bramki Provedela. Ale widzimy, 60. minuta i pełny animusz meczu teraz Polska przejęła. Czyli no znowu potwierdza się to. Pierwsze 15 minut po przerwie, kiedy wygrywasz, musisz uważać, bo wiadomo, że drużyna przeciwna ruszy, będzie chciała jak najszybciej wyrównać i musisz być skoncentrowany. No, brak koncentracji i źle się skończyło. No. Prosty błąd przy wyprowadzeniu piłki przez obrońców reprezentacji Włoch. No i mieliśmy bardzo dobrą okazję do zdobycia drugiej bramki w tym meczu. Teraz Radosław Murawski z rzutu rożnego, zobaczmy. Był chyba faulowany Provedel przez Wrońskiego, chociaż polski piłkarz tutaj oczywiście nie do końca podziela zdanie sędziego. Jeszcze ale znowu bardzo dobre rozegranie stałego fragmentu gry. Widać, że była piłka grana na dalszy słupek. Tam stał Choroszkiewicz. Tak, widać też, że nie ma przypadków w tych stałych fragmentach, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. Wszystko jest tutaj zaplanowane. Każdy wie, gdzie ta piłka wyląduje. Niemniej jednak brakuje nam jeszcze troszeczkę szczęścia pod bramką reprezentacji Włoch. Barek do Vicariego. Podciągnął teraz troszeczkę Camiliano. Długa piłka na lewe skrzydło. I tutaj uwaga, będzie groźnik od Cirozzi. Ale spóźniamy się do krycia cały czas.
tak, to krycie nie jest teraz najlepsze. I Tomasz Kędziora wyjaśnił tę sytuację czystym i skutecznym wślizgiem. Włosi teraz z większą swobodą utrzymują się przy piłce pod naszym polem karnym i to rodzi duże zagrożenie. Zobaczmy na tę akcję. Jakopo Manconi. Jakopo Manconi faulowany przez Tomka Kędziorę. No to będzie groźna sytuacja. Już do piłki podchodzi taki włoski Zieliński, który też wykonuje wszystkie stałe fragmenty gry, czyli Leonardo Capetti. W takich momentach, kiedy jest rzut wolny, bity z tej wysokości, przeważnie zawsze zawodnicy ustawiają się tak jak do rzutu rożnego. Zobaczymy, jak polska reprezentacja tutaj pokryje przy tym stałym fragmencie. Zobaczymy, jak rozwiążą ten stały fragment gry Włosi. Capetti, dośrodkowanie na długi słupek. Tutaj kapitalnie się składał do strzału. Znowu widzimy Matiello. Wolny zawodnik w polu karnym na 12 metrze. Na środku pola karnego stoi wolny zawodnik, nikt jego nie kryje. No, to tak nie może być, proszę bardzo, siódemka, numer 7. Stoi w ogóle niepokryty. Niepilnowany, tak jest. Teraz jednak mamy dwie zmiany. Boisko opuszcza oznaczone numerem 19 Radosław Muraski, a w jego miejsce Damian Szymański z GKS-u Bełchatów. Jeszcze będą dwie zmiany w drużynie Włoch. Opuszcza boisko Leonardo Capetti, czyli ten piłkarz, który bił wszystkie stałe fragmenty gry. Przed chwilą wspominaliśmy, mieliśmy okazję zobaczyć jego rzut wolny. Na boisku meldzie się Alberto Grazi z Atalanty Bergamo. I widzę, że przygotowany do wyjścia jest także Davide Marsura. To jest dobra informacja dla Thiago Cionka, kolegi klubowego naszego reprezentanta Polski, który z pewnością będzie obserwował wnikliwie występ Marsura. Też dużo słyszałem o Alberto Grazi z Atalanty, piłkarzu, który wszedł na boisko z numerem 16. To jest taki boiskowy pitbull spuszczony ze smyczy, zawodnik grający bardzo agresywnie. Też wiem, że La Gazzetta dello Sport już swego czasu nie pisała, ale nie pisała niestety w kontekście pozytywnym. Chłopak ten dostał 10 meczów dyskwalifikacji za rasistowskie odzywki w kierunku przeciwnika. Także no, jest to taki enfant terrible tej reprezentacji. Zobaczymy, co pokaże na boisku. Po prostu jest indywidualistą. Dokładnie, dokładnie. Ma charakter, z pewnością ten chłopak, tego mu nie można odmówić, a charakter jest oczywiście bardzo ważnym czynnikiem w przypadku robienia piłkarskiej kariery. Już widzimy, że ustawiony jest Grazi na pozycji defensywnego pomocnika. Myślę, że ma dobry wzór Mario Balotelli. No tak, Mario Balotelli, oczywiście też Gennaro Gattuso zawsze był takim twardzielem operującym gdzieś tam wokół środkowego koła boiska i myślę, że Grazi jest podobnym zawodnikiem. Strauss z autu na Stępińskiego, tu jednak wygrywa główkę Vicari. I Manconi szukał tutaj pojedynku 1 na 1, ale na szczęście mamy futbolówkę. Jest Piotr Zieliński w kolejnej ofensywnej akcji. Tam pokazuje się Przemysław Frankowski, czy dostanie podanie. Przemysław Frankowski, jest okazja! I fantastycznie broni Provedel. Jaką to obronił? Frankowskiego, jeszcze lepsza interwencja Provedela. No, oddaję teraz głos tobie, Arek, bo wydawało się to nieprawdopodobne. Nie, no niesamowita piłka zagrana do boku, bardzo dobre uderzenie na pod poprzeczkę, ale w ostatniej chwili jakoś intuicyjnie z ogromnym refleksem broni bramkarz włoski. No teraz nieporozumienie biało-czerwonych, zderzyli się Szymański z Wrońskim bodajże i kolejna akcja Włochów, rozpoczynają Rotti, teraz Bareka. Na lewe skrzydło do Matiello. Matiello tutaj w pojedynku z Kędziorą, ale traci w bezsensowny sposób futbolówkę. I Piotr Zieliński rozpoczyna kolejną akcję biało-czerwonych. Jonathan Strauss do Zielińskiego. Zieliński teraz długa piłka do Frankowskiego. Ten ładnie szybciej. Do Kędziory, przepraszam, przyjął piłkę Tomasz Kędziora, ale nie miał jednak wsparcia od Frankowskiego. Teraz Frankowski decyduje się na strzał z dystansu. Czemu niezła nie? Próba. Czemu nie? Czemu niezła nie? Próba. Bardzo ładnie złożył się do tego strzału Przemysław Frankowski. No on szuka tych uderzeń z dystansu, tego mu nie można odmówić. Brakuje jeszcze odrobiny szczęścia. To świadczy o tym, że czuje się pewnie. Szkoda, no strzał był niezły, tylko żeby świat po bramki. No tak, ja pamiętam, że kiedyś Bogusław Kaczmarek, kiedy Frankowski wchodził do drużyny, tutaj widzimy jeszcze tą okazję, którą miał kilka minut temu Frankowski, znakomitą interwencję Provedela. Bogusław Kaczmarek mówił o tym chłopaku, zapamiętajcie to nazwisko Frankowskiego, bo to będzie przyszła dziesiątka reprezentacji Polski.
Nie wiem, czy to się spełni, bo Przemek Frankowski częściej jednak gra na skrzydle i patrząc na te jego walory szybkościowe, szkoda by ten chłopak marnował się na innej pozycji. Myślę, że skrzydło to jest ta pozycja, która jest mu pisana przynajmniej na tym etapie karierzy. Zobaczymy, jak potoczy się jego przygoda z piłką ekstraklasową. Teraz Mariusz Stępiński. Stępiński tutaj w tańcu z piłką. Jest Przemysław Frankowski. Frankowski, czy będzie szukał dośrodkowania? Frankowski oddał futbolówkę Szymańskiemu. Szymański. I większa ilość polskich zawodników teraz powinna wbiegać w pole karne. No nie ma komu zagrać, naprawdę. Tak, jedynie kto był, to był Łukasz Wroński w polu karnym. Tak, nikogo nie było. No. Tak, a to powinien być sygnał w momencie, kiedy pomocnik ma piłkę na boku i wrzuca ją w pole karne. Wtedy wszyscy zawodnicy powinni wbiegać jak najwięcej, żeby miał kto uderzyć tą piłkę. Zobaczmy teraz, znowu piłka adresowana do Wrońskiego. Wroński jednak nie spodziewał się tego, że ta piłka przejdzie przez Walerię Nawę. No też Wroński nie jest piłkarzem, który będzie wygrywał wszystkie główki w polu karnym. Raczej jego warunki fizyczne nie są najlepsze. Tutaj akurat miał odrobinę szczęścia, ta futbolówka doszła do niego. No ale jednak na dłuższą metę takie wrzutki na piłkarza oznaczonego numerem 7 raczej nie przynoszą nam pozytywnych efektów. Mamy zmianę. Mamy kolejne zmiany w zespole biało-czerwonych. Na boisko wejdzie oznaczony numerem 20, Dariusz Formella. A w drużynie Włoch zmieni Camiliano. On opuszcza boisko, a w jego miejsce wchodzi Michele Somma, piłkarz AS Romy. Zawodnik, który regularnie już siada na ławce rezerwowych w Serie A. Ma też za sobą kilka występów w drużynie Rudiego Garcia przed sezonowych sparingach. Także jest to na pewno bardzo ciekawy zawodnik. A Formella zmienił oznaczonego numerem 7 Łukasza Wrońskiego. Dariusz był w naszej reprezentacji. Jest to taki bardzo waleczny zawodnik. Myślę, że też będzie bardzo pożyteczny w akcjach defensywnych. No tak, Dariusz Formella, waleczny, inteligentny, błyskotliwy chłopak, którego siostra także jest piłkarką, także jest to wyjątkowo sportowa rodzina. Włosi, właśnie wprowadzony na boisko Michele Somma przy piłce. Somma próbuje od razu zagrać długą piłkę do Manconiego. Tam jednak skutecznie interweniuje nasza defensywa. Jest Alan Urega. Frankowski tutaj jednak błąd techniczny. Źle się zastawił. Tak jest, Manconi popatrzył piłkę, ale spokojnie przejęliśmy futbolówkę. Szymański fajnie z pierwszej piłki próbował przyspieszyć tę akcję, ale teraz kolejna szansa Włochów. Jednak taki strzał, który, jak to mówi klasyk, mógł tylko postraszyć gołębie na stadionie. No, ten strzał nie mógł zaskoczyć polskiego bramkarza. No tak, to jest jakieś, nie wiem, 40 metrów. Strzelał Dawidę Maksura, piłkarz Modeny. Teraz też takie zagranie Jonatana Strausa, piłka długo wisiała w powietrzu. Mariusz Stępiński przegrał tutaj pojedynek główkowy z Somą. Frankowski do Kędziory. Długowa akcja tych zawodników. Faulowany był tam jeszcze Przemysław Frankowski. Przewinił w tej sytuacji Federico Matiello. I zaczniemy od rzutu wolnego. My już zrobiliśmy dwie zmiany, prawda? Tak jest. Tak jest, boisko już opuścił właśnie Murawski Radosław i Wroński Łukasz. Także zobaczymy, czy odmieni to oblicze naszej gry w tej drugiej części spotkania. Oby sytuacje były. Naprawdę ta fantastyczna interwencja Provedela mogła się zakończyć całkiem inaczej, golem dla Polaków. Świetna akcja. Piotrek Zieliński również miał bardzo dobrą sytuację, niestety przestrzelił. Także miejmy nadzieję, że te akcje opłacą się w końcu i troszeczkę będziemy mieli szczęścia i wykorzystamy to na bramkę. Takie miałem wrażenie, że troszeczkę jesteśmy za mało aktywni w środku pola. Tam rzadko przy piłce był Alan Urega, teraz wszedł na boisko Damian Szymański. Zobaczymy, czy oni poprawią tą jakość gry w tym sektorze boiska. Teraz jednak okazja była dla Włochów, nieporozumienie tutaj polskich obrońców, ale utrzymujemy się przy piłce. Jest Formella, niestety traci ją na rzecz Gagliardiniego. Gagliardini i skuteczna interwencja Jonatana Strausa. Brak komunikacji między obrońcami. Tak, też u nas
Jonathan Strauss, piłkarz lewonożny. Michał Probierz mówił niedawno, że jak tylko przychodzi do klubu i widzi lewonożnego zawodnika, to zastanawia się, czy on może grać na lewej obronie. Tutaj, co ciekawe, Włosi przywieźli do Polski, do Lublina na ten mecz aż czterech piłkarzy mogących wystąpić na tej pozycji. Także widać, że nie narzekają na brak lewonożnych zawodników mających inklinacje defensywne. Teraz wybijamy tę piłkę. Mariusz Stępiński utrzymał się przy piłce. Niestety tracimy ją teraz na rzecz Walerio Nawy. Walerio Nawa, długa piłka do Mankoniego, do Rociego, przepraszam, ale szczęśliwie znajduje się pod nogami Krystiana Rumnickiego. 15 minut do końca tego spotkania. Dalej utrzymuje się wynik remisowy. 1-1. No teraz... Powiem szczerze, nigdy się akurat tutaj przypadkowo tak piłka, ale nigdy się nie gra w światło bramki do bramkarza, nie? Bo no różnie tak. To bywa. Widzieliśmy ostatni mecz, ale akurat Legii Warszawa. Z Piastem Gliwice. Może coś się zdarzyć, jakaś nierówność. Zawsze powinno się grać w piłkę do bramkarza, ale nie w światło. Teraz taki okres troszeczkę brzydszej gry. Żadna ze stron nie potrafi dłużej utrzymać się przy piłce, przeprowadzić jakąś kombinacyjną akcję, która mogłaby zaskoczyć rywala i dać troszeczkę radości kibicom. Też tempo troszeczkę opadło, wiadomo, już prawie 80 minuta. Mecz stał na bardzo wysokim poziomie, również fizycznym, także myślę, że gdzieś zawodnicy już czują ten mecz w swoich mięśniach. Francesco Vicari. Vicari na prawe skrzydło. Tutaj ma problemy z opanowaniem piłki Dawida Marsura. I rozpoczniemy od autu. Teraz jeszcze słyszymy informację oficjalną od speakera, że na stadionie dzisiaj gościmy 13 800 widzów. To naprawdę imponująca liczba, zwłaszcza jak na mecz drużyn młodzieżowych. To nas oczywiście bardzo, bardzo cieszy. Teraz ładnie Dariusz Formella powalczył tutaj w pojedynku fizycznym z obrońcą. Mamy futbolówkę, jest Przemysław Rankowski, znowu będzie strzelał, nie podaje do Kędziory. Jak skończymy tę akcję? No, nie najlepiej skończyliśmy. No nie najlepiej, mi się wydaje, że można było uderzyć tą piłkę już dużo wcześniej. Teraz, w tym momencie już można było uderzyć. Nie rozumiem, po co wycofywać i tutaj ten strzał to był zbyt lekki, żeby zaskoczyć Provedela. Tak jest, wydawało się, że Przemysław Rankowski po raz kolejny będzie szukał strzału. Teraz zachował się nieco bardziej altruistycznie, podał do Tomka Kędziory. No ale niestety nie zakończył tego tak, jakbyśmy sobie życzyli. Włosi rozpoczynają kolejną akcję. Gagliardini wymienił teraz piłkę z Manconim. Próba zagania na skrzydło do Mattiello, niestety się nie udała Włochom i teraz znakomite podanie do Stępińskiego, Mariusz Stępiński, ale niestety sygnalizacja sędziego prawidłowa. Jasno oznacza tak, że był na pozycji spalonej Mariusz Stępiński. Szkoda, bo dobrze zapowiadała się ta akcja. Ale rzeczywiście w tym przypadku sędzia miał rację. I Włosi. Nawa. Nawa do Marsury. Marsura tutaj, no na razie nie najlepiej ten zawodnik przed mecz. Myślę, że każdy z jego pojedynków zakończył się stratą piłki. I tutaj widzimy jeszcze raz powtórkę tej sytuacji. No i zdaje się, że rzeczywiście sędzia popełnił, jak najbardziej słusznie postąpił, odgwizdując spalonego. Teraz Manconi, no troszeczkę nie zrozumiał jego intencji Antonio Rozzi. Ale widzieliśmy, Manconi ma piłkę, w pewnym momencie trzech polskich obrońców całkowicie od niego odskoczyło i on miał wolne pole. I schodził do środka pola karnego, nie daj Boże, by jeszcze dobrze uderzył z lewej nogi. No nie wiem, coś tutaj panowie nie gra, jakaś komunikacja, trzeba krzyknąć, podpowiedzieć sobie, kto kogo bierze, no tak dalej być nie może. Brakuje mi zawodnika, który to poustawia z tyłu. Powinien to robić bramkarz widać, że się nie odzywa, to ciężko nam też ocenić z takiej odległości, jak my siedzimy, ale brakuje jakiegoś zawodnika, żeby złapał tą drużynę i porozstawiał dobrze i krzyknął, tak zmobilizował, bo gdzieś brakuje komunikacji między zawodnikami. Tak, wydaje mi się, że to też może wynikać trochę z tego, że Włosi zmienili troszeczkę schemat gry, bo wszedł do przodu Antonio Rozzi, ciekawy piłkarz, ale teraz jeszcze poczekajmy, bo jest szansa przed Marsurą, kolejna jednak nieudana akcja tego piłkarza. Włosi zmienili przecież na dwóch napastników, teraz Manconi troszeczkę gra cofniętego i może z tego też wynika to, że ma po prostu więcej miejsca. Teraz jednak Stępiński przepychał się tutaj z obrońcą Michele Somu i stracił futbolówkę. Jest właśnie wspomniany Antonio Rozzi, ciekawy piłkarz.
były zawodnik Realu Madryt, w zasadzie Realu Madryt Castilla, bo tam Segunda Division zaliczył 10 występów w ubiegłym sezonie. Niestety bez skalpów, bez goli i wrócił do Lazio. Wiem, że jest taki filmik na YouTubie nawet, kiedy to indywidualnych instrukcji udziela Rocciemu sam Miro Klose na jednym z treningów Lazio. Ciekawy na pewno zawodnik, będziemy go obserwować jeszcze przez dobrych 15 minut. Teraz Polacy. Akurat widzieliśmy bardzo dobra asekuracja Darka Formali. Budujemy kolejną akcję. Dawidowicz przegrywa na prawą stronę do kędziory. Jest Sadzawicki. Alan Uryga głęboko cofnięty między dwóch defensorów. Paweł Dawidowicz. Długa piłka do Formelli, przepraszam, do Strausa. Teraz jest Stępiński. Stępiński ma troszeczkę miejsca. Znowu szeroko do Frankowskiego. Frankowski będzie biegał po lekarny strzał Frankowskiego. I niestety po raz już enty w tym spotkaniu Frankowski uderza niecelnie. Szkoda, brakuje tej precyzji, tego wykończenia. Tak, no. Bardzo dobrze się zabrał z piłką. Też bardzo dobrze wychodzi na pozycję, tak, dobrze się znajduje w tych sytuacjach. Tam dużo miejsca jest, ale brakuje takiego postawienia kropki nad i. To właśnie mówił o tym trener Mariusz Marcin Dorna w wywiadzie dla Weszło, że są te sektory boiska pomiędzy bocznym obrońcą a środkowym. Teraz uwaga, jednak Frankowski podawał do Stępińskiego, ale na posterunku Provedel. Trener właśnie Marcin Dorna, wracając do tematu, zwraca uwagę na tę strefę boiska pomiędzy środkowym obrońcą a bocznym, tak zwany cutback. I właśnie coraz więcej akcji pada po podaniach w ten sektor boiska. Zobaczymy, czy jeszcze w tym meczu będziemy próbować zagrywać właśnie pomiędzy defensorów Italii. Widać, że polscy reprezentanci grają w te sektory piłkę, ale no brakuje tego wykończenia. Są sytuacje, są strzały na bramki, ale brakuje tej celności, tej końcówki. Teraz oddał tu znowu piłkę do gry Tomasz Kędziora. Jest tam ładnie zagrał tą futbolówkę Piotr Zieliński, jest Szymański. Szymański nie ma jednak do kogo zagrać, zdecydował się tutaj pójść w pojedynek z rywalem. I przesuwamy Mozonie tę akcję dalej. Po raz kolejny Tomasz Kędziora znowu grę z autu. No teraz będzie akurat ciężko. Wszyscy zawodnicy wrócili się na własną połowę. No tu akurat niepotrzebna długa piłka. Tak, ale walczy tutaj Dariusz Formella, jednak faulowany był Valerio Nava. Kolejna zmiana w zespole włoskim. Na boisko wejdzie Filippo Berga. Widzimy, że jednak ten mecz miał naprawdę wysokie tempo. Widzimy, leży zawodnik włoski na murawie, łapią go skurcze, także to świadczy o tym, że ten mecz stoi na wysokim poziomie. Szybko grają chłopcy w piłkę. Szkoda, że akurat liczyliśmy tej drugiej bramki, ale jeszcze zostało ponad 10 minut, także miejmy nadzieję, że Polacy strzelą tą drugą bramkę i rozstrzygną ten mecz na swoją korzyść. No tak, widać, że już troszeczkę zmęczenie daje o sobie znać, bo to tempo spotkania troszeczkę nam spadło. W tych ostatnich 15-20 minutach nie mają te akcje już takiej dynamiki, jak miały chociażby w pierwszej połowie. No ale zobaczmy, teraz ofensywnie podłączył się defensor Michele Soma. Michele Soma teraz szukają jeszcze Marsury i strata. Zobaczymy, jak wyjdziemy z kontratakiem. Długa piłka na skrzydło do Stępińskiego. Stępiński, jest tam Przemysław Frankowski. Przemysław Frankowski rozgląda się, popatrzył. Jest Stępiński. No ale niestety w łatwy sposób Włosi przegrywają tę akcję. Gagliardini poradził sobie z naszym napastnikiem, ale jeszcze kolejna szansa dla Frankowskiego. Frankowski, pojedynek Frankowskiego z obrońcą i będzie rzut rożny do biało-czerwonych. Brawa dla Myślę, że Przemek Frankowski naprawdę jest 82 minuta, ale ma niesamowite zdrowie. On jest tak aktywny i w ofensywie, i w defensywie, że jak wytrzyma mecz do 90 minuty, to wielki szacun z mojej strony. No tak, ma tutaj płuca jak nie jeden pływak. Widać, że tych sił mu nie brakuje. Dynamiczny, bardzo aktywny. Najjaśniejszy chyba punkt naszej drużyny w tej drugiej połowie. Teraz mamy rzeczoną już zmianę. Boisko opuścił Antoni Bareka.
a w jego miejsce pojawia się Filip Beran. Gotowy do wejścia w drużynie reprezentacji Polski jest także debiutant w kadrze, piłkarz Pogoni Szczecin Hubert Matynia. Bardzo ciekawy lewy obrońca, który w tym sezonie dostaje szansę od Dariusza Wdowczyka pokazania się na boiskach ekstraklasy. Pamiętam tego chłopaka jeszcze z meczów w Centralnej Lidze Juniorów, gdzie wyróżniał się wyszkoleniem technicznym zwłaszcza i swoją bardzo dobrze ułożoną lewą nogą. Zobaczymy, jak Matynia zaprezentuje się w tym meczu, ale z tą zmianą jeszcze musimy poczekać. Teraz Szymański. Szymański, dośrodkowanie, tam zamyka tę akcję. Jest! Brawo! Kapitalne wykończenie tej akcji, bodajże przez Przemysława Frankowskiego, jeżeli dobrze widziałem. Super. No do, może nie do trzech, ale tak do 7-8 razy sztuka. Proszę o powtórkę, bardzo szybko. Zawodnika. Tak jest, Przemysław Zobaczmy Frankowski. Zobaczmy to jeszcze raz. Znakomicie stał przed szesnastką, czekał, aż spadnie ta piłka mu pod nogi. Widzimy, że był kompletnie niepilnowany. Tutaj zagranie głową defensora, bardzo ładnie z voleja uderzył piłkę Frankowski. A tak narzekaliśmy, że uderza bardzo dużo, ale niecelnie. I teraz fantastyczne uderzenie z półwoleja. Piłka jeszcze dostała Kozma przed bramkarzem. Uderzona w długi róg. Wydaje mi się, że bramkarz lekko zasłonięty wyszedł nie z tej nogi. I niestety dla bramkarza, a bardzo dobrze dla polskiej reprezentacji. Prowadzimy 2-1. Uważam, że w 100% zasłużenie. Patrząc na pierwszą połowę, troszeczkę gorzej. Pierwsze 15 minut drugiej połowy, ale naprawdę zasłużone zwycięstwo, mówię. Zasłużona bramka dla Polaków. No tak, myślę, że z takiej bramki byłby dumny również inny z frankowskich. Tomasz, również były piłkarz Jagiellonii Białystok. Uczulam teraz, zawsze po strzeleniu bramki nachodzi znowu takie rozluźnienie wśród zawodników. Teraz muszą wszyscy uważać. Bardzo dobra zmiana, żeby to uspokoić, żeby nie dać drużynie włoskiej, żeby przejęła inicjatywę. Także świetne też takie taktyczne podejście trenera Dorni. Tak, boisko właśnie opuszcza strzelec gola Przemysław Frankowski. W jego miejsce melduje się na murawie nominalny lewy obrońca Hubert Matynia. Zobaczymy, jaką pozycję na boisku zajmie piłkarz Pogoni Szczecin. W przeszłości występował on także na pozycji defensywnego pomocnika. Także trener Marcin Ogna ma tutaj możliwość wyboru. Jest to piłkarz uniwersalny. A takich zawodników zawsze trenerzy bardzo sobie cenią. Teraz bramkarz, widzimy, że ustawia zawodników, pobudza ich do tego, żeby było krycie. Bardzo, bardzo groźny stały fragment gry. Musi być naprawdę w 100%, wszyscy muszą być skoncentrowani. No zobaczmy, co wyniknie z tego rzutu rożnego. Rudnicki piąstkuje piłkę. Jest okazja do kontrataku. Piotr Zieliński tutaj w takiej stykowej sytuacji z Leonardo. Lesz, Piotrek, Lesz, to są cenne minuty. Uspokoisz grę. Troszeczkę niepewne wyjście bramkarza, ale nie zakończyło się to jakąś tragedią dla nas. Tutaj dobrze, że Piotrek Zieliński powalczył, złapał cenne sekundy czy tam minuty. No, tak jak mówię, po strzeleniu bramki nadchodzi takie rozluźnienie i trzeba te pierwsze 5 minut naprawdę bardzo uważać. Tak, troszeczkę lepiej zachowaliśmy niż Włosi przy tym rzucie rożnym. Potem wybicie piłki przez Górnickiego momentalnie. Kilku zawodników doszło do rywala. Teraz faulowany na połowie przeciwnika Mariusz Stępiński. Będzie kolejny stały fragment gry. Widzimy, Włochom puszczają już nerwy. Zaczynają się kłócić z sędzią. Nie zdziwiłbym się, jakby ten mecz zakończył się 11-10. Ostatnie minuty spotkania w Lublinie. No miło było, by zainaugurować zmaganie piłkarskie na tym obiekcie zwycięstwem. Widzimy kibice. Również dopingują naszą polską reprezentację. Teraz jest Szymański, no i proszę, uderzenie głową i Włochów ratuje teraz poprzeczka. Provedel, no nie dotknął tej futbolówki, zobaczymy, kto uderzał w tej sytuacji. To Tomasz Kędziora, no ta piłka jego już szukała przy tych stałych fragmentach gry w pierwszej połowie. Teraz właśnie tam nawet dobrze, nie wiem, czy dotknął, czy nie dotknął, ale sędzia nakazał grać od bramki i trzeba mu uwierzyć na słowo. Krystian Rybnicki już też przedłuża troszeczkę, kradnie trochę powinien czasu. Teraz piłkę zrzucić na ziemię, tak jest. To są cenne sekundy. Nie w środek, nie w środek.
Długa piłka na Stępińskiego, ten jednak nie doszedł do piłki. I Włosi, na spalonym był napastnik Italii, Jacopo Manconi. I Tomasz Kędziora. Tutaj Dariusz Formella teraz przyszedł na prawą stronę. Dariusz Formella próbowany w pierwszym sparingu Marcina, trenera z Skorży na prawej obronie nawet, ale chyba szybko z tego wariantu w Poznaniu zrezygnowano. Przytrzymaj tą piłkę. Tak, jednak... zmęczeni, widać, że Szymański i Damian już tylko czeka, kiedy będzie koniec. Akurat jemu siły nie powinno brakować, bo przed tym boisko w drugiej połowie. Teraz Alan Uryga utrzymał się przy piłce. To ważne, żeby nie stracić głupio futbolówki w tym sektorze boiska. Teraz próba długiego zagrania na prawe skrzydło do Formelli. Ten jednak nie doszedł do piłki. I Włosi, jest Rozzi. Antonio Rozzi utrzymał się przy piłce. Zagrał jeszcze tutaj na skrzydło Rozzi. No ale też już puszczają nerwy. Taka frustracja wylewa się z piłkarzy Włoch. Niezrozumienie. Prosty błąd techniczny. I Włosi muszą budować tę akcję od początku. Widzieliśmy znowu, Krystian Rudnicki znowu chciał wychodzić do piłki, do której w ogóle nie miał szans dojść. Tak. Myślę, że nad tym aspektem gry bramkarskiej musi mocno popracować. A widzimy, że sędzia doliczył do tej drugiej połowy 2 minuty. Także już tylko 100 sekund dzieli nas od zwycięstwa w tym meczu. Zobaczmy, jak będą wyglądały te ostatnie fragmenty tego spotkania. Jest Rozzi. Rozzi znowu łatwo zabieraną piłkę. Nie potrafimy się jednak przy niej utrzymać. Mariusz Stępiński bezradny był wobec trzech piłkarzy Italii. Jest Michele Soma. Soma spokojnie tutaj wymienia piłkę z Filippo Berą. I jeszcze Włosi próbują takiego wstrzelenia tutaj gdzieś pod nasze pole karne piłki. Jest Rozzi. Jest Gagliardini. Widać, że agresywnie Polacy odebrali piłkę. Tak, staramy się być teraz bardzo uważni w defensywie. Zabezpieczamy tę strefę boiska przed jakimś dośrodkowaniem, jakąś niepotrzebną wrzutką, która może wywołać sporo zamieszania w naszym polu karnym. Jak widzimy, Włosi raczej preferują piłkę krótko rozegraną. Nie uderzają piłkę w pole karne z rzutów stałych fragmentów gry. Także pewnie się nie obawiam tego. No my też już raczej ograniczamy się tylko do długich podań na Mariusza Stępińskiego. Teraz Dariusz Formella powinien troszeczkę przytrzymać tą futbolówkę w grze. I Dariusz Formella poradził sobie z obrońcą Formella. Dobrze, o to chodzi właśnie. No i jeszcze wywalczył rzut wolny. Bardzo dobra akcja Dariusza Formelli, który no nie tylko mądrze gada, ale też mądrze potrafi się zachować na boisku, co teraz mogliśmy zobaczyć. Dokładnie, tak jak mówisz, bardzo mądre zachowanie. Tutaj zaoszczędził troszeczkę czasu, widzimy już 90, prawie druga minuta, 92. Myślę, że po tym stałym fragmencie gry sędzia zakończy to widowisko. Tak jest, króciutko, tak jak klasyk mówił Ebis, przepraszam, Włodzimierz Smolaga, jak oczywiście na Mistrzostwach koniec. Świata. Koniec! I koniec spotkania. Polacy pokonują po niezłym meczu reprezentację Włoch, także ta inauguracja Areny Lublin jest dla nas jak najbardziej pomyślna. 2-1, uradowana ławka rezerwowych. Myślę, że trener Dorna też może być ukontentowany z gry swoich zawodników. Jest oczywiście duży materiał do analizy, bo były lepsze i gorsze momenty, ale jednak ten końcowy wydźwięk jest dla nas jak najbardziej pozytywny. Polacy pokonują po raz drugi w tej edycji turnieju 4 narodów Włochów 2-1. Świetny mecz. Zasłużone zwycięstwo Polaków 2-1. Naprawdę chłopcy dali z siebie dzisiaj 100%. Mecz stojący na wysokim poziomie. Bardzo szybko graliśmy piłką. Myślę, że niepotrzebnie te 5 minut po przerwie, w których strzelili Włosi bramkę, bo mecz był pod całkowitą kontrolą Polaków. Ale widać, że chłopaki wierzyli w sukces do końca i świetna bramka Przemka Frankowskiego.
na 2-1. Widać, że oddał dzisiaj zdrowie, ale również trzeba pochwalić całą drużynę reprezentacji Polski, bo naprawdę chłopcy zagrali bardzo dobry mecz i widzimy, że nie ma tutaj jakichś wielkich różnic między Polską a Włochami, jeżeli chodzi o piłkę młodzieżową. Także więcej wiary w polski futbol, w polską młodzież, bo naprawdę mamy bardzo dobrych i utalentowanych zawodników również. Jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, widać, że to są ludzie bardzo profesjonalni i nieprzypadkowi, którzy się uczą na co dzień, dokształcają się i widać to efekty w dzisiejszym meczu. No tak, było widać dzisiaj ten kolektyw, ten kompakt, to takie modne określenie używane przez trenerów. Możemy być zadowoleni z postawy naszych piłkarzy, jeżeli mielibyśmy wybrać takiego piłkarza meczu. Nie wiem, Przemysław Kankowski, zgodzi się? Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej. Bardzo ruchliwy. Oddał naprawdę zdrowie na tym boisku. Wielokrotnie uderzał na bramkę. Nie wychodziło mu, ale widać, że czuł, ma taką pewność siebie jako piłkarz, bo nawet jak mu te strzały nie wychodziły, przestrzelał, to czuł, że mimo wszystko jest w stanie jeszcze strzelić bramkę i dzisiaj pokazał to. Naprawdę oddał zdrowie dla tej reprezentacji, ale też trzeba podkreślić, że cała drużyna spisała się wyśmienicie. Teraz nasi piłkarze robią taką rundę dookoła boiska, dziękując kibicom przybył na to spotkanie. A to jest też dobry moment, żeby zobaczyć najciekawsze sytuacje z pierwszej połowy spotkania. Zaczęło się dla nas, no wyśmienicie, lepiej nie mogło. Dośrodkowanie Piotra Zielińskiego i Mariusz Stępiński bardzo dobrze wykończył akcję. Prowadziliśmy 1-0. Tutaj Włosi próbowali jeszcze zaskoczyć Rudnickiego bardzo szybko po stracie gola. Widzimy kolejna sytuacja teraz dla biało-czerwonych i Mariusz Stępiński mógł podwyższyć na 2-0 z linii bramkowej. Wybija piłkę Valerio Nava. Tutaj Łukasz Wroński poszukał szczęścia strzałem w krótki róg, ale piłka minęła bramkę Prodewela. Tutaj z kolei strzał zza szesnastki. Jedna z niewielu akcji Włochów jako po Manconi. To zagapienie akurat. Wszyscy liczyli na rzut wolny, ale niestety. Tutaj futbolówka minimalnie mija słupek po raz kolejny po strzale Manconiego. To najaktywniejszy z Włochów w tej pierwszej połowie meczu. I Przemysław Frankowski w jednym z kilku swoich strzałów. I strzał z rzutu wolnego Luki Capezziego. Teraz no, ta pierwsza połowa spotkania wlała dużo optymizmu w nasze serca. Byliśmy naprawdę zbudowani tą naszej drużyny. Obawialiśmy się troszeczkę o ten poziom koncentracji w pierwszych minutach drugiej połowy, co zrozumiałe, bo to się często zdarza w świecie futbolu. Nie odkryliśmy też żadnej Ameryki tym stwierdzeniem. Dokładnie. Jeżeli chodzi o pierwszą połowę, to Polacy narzucili taki styl gry, że Włosi nie wiedzieli, co mają zrobić. Nie mieli żadnego pomysłu na grę. Już w pewnym momencie już nie wiedzieli, co zrobić, to grali długie piłki za naszą, próbowali za linią, polską linię obrony, co nie dawało żadnych efektów. Wiadomo, że jeżeli polska reprezentacja wygrywa 1-0, to Włosi zeszli do szatni. W przerwie dostały na pewno parę było mocniejszych słów ze strony trenera i było wiadomo, że ruszą pierwsze 10-15 minut. Tak zawsze jest w futbolu, nie? A tutaj przepraszam, Marek, że ci przerwę. Widzimy oczywiście fragmenty, najlepsze fragmenty drugiej połowy i tą widzieliśmy kapitalną interwencję Provedela, włoskiego bramkarza po strzale Przemka Frankowskiego, który zostawił rękę i zapobiegł utratę bramki. Tutaj jeszcze rzut rożny dla Polaków i bramka fantastyczny strzał. Z półwoleja jeszcze piłka poszła w kozioł, zmieliła bramkarza. Zasłużone zwycięstwo, ale ja się troszeczkę bałem, bo ja w momencie, kiedy ten Provedel obronił tak ładnie tą jedną ręką, wybił intuicyjnie i mówię, kurczę, żeby się to tylko nie zemściło. Widać, że Polacy wytrzymali i zasłużone zwycięstwo. No tak, wcześniej też, co mieliśmy okazję zobaczyć w tych highlightsach, prezentowaliśmy włoskiego bramkarza, aniżeli Krystiana Rudnickiego, co też jest takim dobrym omenem podsumowującym to spotkanie, pierwszą i drugą połowę. Zasłużone zwycięstwo reprezentacji Polski nad drużyną Włoch i będziemy liderami turnieju czterech narodów, co najmniej do następnej kolejki. Imponujący bilans 7 punktów w 3 meczach, 2 zwycięstwa, 1 remis ze Szwajcarią. Myślę, że możemy być ukontentowani z poziomu tego spotkania oraz ze stadionu, jaki dzisiaj mogliśmy pokazać naszym widzom, bo arena lubelska też robiła duże wrażenie. Dokładnie, stadion jest przepiękny. Miejmy nadzieję, że stadion się doczeka drużyny ekstraklasowej, która będzie pochodziła z Lublina. I fajne otwarcie tego stadionu. Kibice dopisali, 13 tysięcy tysięcy ludzi dzisiaj przyszło na dzisiejszy mecz. Myślę, że oby tak dalej.
świetny mecz w wykonaniu polskiej reprezentacji. Myślę, że akurat wszystko zgrało się idealnie i możemy być dumni z tego meczu jako Lublinianie, ale jako również Polacy, bo naprawdę polska młodzież dzisiaj pokazała futbol na wysokim poziomie i zasłużenie wygrała z taką renomowaną marką jak Włochy. Także świetny wieczór dla polskiej piłki. A mówił to z wyraźnym błyskiem wokół dumny mieszkaniec Lubina, Arkadiusz Onyszko. My już żegnamy się powoli z Państwem. To spotkanie komentowali Jakub Polkowski i Arkadiusz Onyszko. Bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy na kolejne mecze. Widzimy i słyszymy się już 14 października na meczu kadry do lat 19 Polska-Holandia. Dziękujemy serdecznie.